aulę, chyba 183, z tego co mnie pamięć nie mieli. Bardzo się cieszę, że w końcu tutaj dotarłem w tym roku i tym razem to Janka Sikory nie będzie, Janek się gdzieś tam rozchorował. A dzisiaj mamy bardzo ciekawy temat, ponieważ jest to taki temat, który bywa takim gorącym kartoflem wśród funderów, nikt nie chce się tym de facto zajmować. A potem jak przychodzi do sprawdzania różnych umów z różnymi funduszami, wspólnikami i tak dalej, to jest płacz. Czyli dzisiaj będziemy właśnie mówić o tych niewygodnych tematach, czyli o aspektach prawnych w startupie. I będziemy mówić o nich z naprawdę wielu fajnych perspektyw. Mamy dzisiaj sporo gości i myślę, że ten czas tutaj wspólnie mija nam naprawdę bardzo, bardzo szybko i ja tych gości będę pewnie też przedstawiał później, ale skoro mamy tutaj też taki slajd tytułowy, to pozwolę sobie tak właśnie zacząć od początku, czyli najpierw przed nami będzie Olgierd Poremski, to jest zarządzający kancelarii, która też pomaga właśnie startupom i zazwyczaj stoi właśnie po stronie funderów, także będziemy wchodzić głęboko w aspekty umów inwestycyjnych. Następnie bardzo ciekawy panel z udziałem Macieja Balsewicza i Marcela Amunickiego z Bivaliu, naszych fantastycznych partnerów, oraz Dariusza Milewskiego i Pawła Chrzana z Wellbe, czyli jak negocjować z funduszem VC. Bardzo, bardzo ciekawy panel. I na końcu jeszcze taka truskawka na torcie, czyli Fireside Chat z Bogusławem Leśnodorskim, pewnie znany wielu osobom z piastowania pozycji prezesa Legii Warszawa kilka lat temu. Także będzie to, zapewniam, bardzo ciekawa, bardzo pikantna rozmowa. Przynajmniej na to się nastawiamy. Także warto jest zostać do samego końca. A na początku jeszcze kilka ogłoszeń. Słuchajcie. I teraz tak, 14 czerwca mamy aulę nad Wisłą. Co to jest aula nad Wisłą? To jest event aulowy, w którym to nie będziecie musieli słuchać mądrych ludzi, tylko będziecie się skupiać stricte właśnie na networkingu. Rok temu w takiej testowej formie na barce na Wiśle wyszło nam to fantastycznie. Było 300 osób i w tym roku planujemy tę frekwencję pobić, a także dodaliśmy parę atrakcji. Słuchajcie. Dobra, te slajdy tutaj lecą. To są zdjęcia z poprzedniej auli na barce, żebyście mogli sobie zobaczyć, jak fajnie to wszystko naprawdę wyglądało. Siedzieliśmy w zasadzie do wczesnych godzin porannych. I teraz o gościach specjalnych, słuchajcie. Czy ktoś kojarzy zespół Kto? Okej, jedna osoba. Nie jest to zbyt popularny zespół, ale jest to z kolei zespół osoby, którą prawdopodobnie kojarzą wszyscy. Mianowicie jest to zespół Sadka Michała Sadowskiego, który na tą okazję właśnie dla nas wystąpi. Także to jest jedna z tych atrakcji, więc będzie Sadek z zespołem. A drugą atrakcją jest w zasadzie nowy DJ. Tomek Woźniak, który jest też prezesem Future Mind, a wcześniej z tego co kojarzę był DJ-em PZ-a, więc naprawdę zapowiada się bardzo fajna impreza, też gość związany z środowiskiem startupowym, także postaramy się dostarczyć wam najlepszych wrażeń i zapraszamy już teraz na ten event, który będzie za miesiąc. Mam nadzieję, że będzie dobra pogoda, będzie pizza, będą fajne drinki, będą przede wszystkim ludzie, którzy skupiają się na tym, żeby robić ciekawe rzeczy i rok temu była to fantastyczna okazja właśnie do networkingu, także bardzo, bardzo, bardzo serdecznie was zachęcam. Bilety na Aula Polska, już około 30% biletów mamy wyprzedanych. Okej, słuchajcie, a teraz kilka słów o naszych partnerach. Od tego roku mamy kilku fantastycznych partnerów, bez których to ten event nie mógłby stać na takim poziomie pod kątem i oprawy, i cateringu, i wchodzenia też na wyższy level właśnie też naszymi różnego rodzaju imprezami. Mamy czterech głównych partnerów, których chciałbym teraz przedstawić. Słuchajcie, pierwszym z nich jest RAMP. RAMP to
polski startup, który może okazać się być PayPalem w branży krypto. Ułatwiają bezpieczną wymianę walut na krypto, a ich celem jest stworzenie infrastruktury, która uczyni Web3 łatwo dostępnym dla każdego. Drugim z partnerów jest PFR Ventures, nie mylić z NCBR-em. Są największym w Europie, w zasadzie w Europie Środkowo-Wschodniej, zarządzającym funduszami funduszy, którzy wspierają rozbudowę krajowego rynku VC. Zainwestowali w ponad 60 funduszy, w tym samym w zasadzie w ponad 600 spółek. Kolejnym z naszych partnerów jest Casbeck, którego to celem jako firmy doradczej konsultingowej jest zwiększanie rentowności startupów i spółek z segmentu e-commerce. Też nam pomagali swojego czasu i naprawdę mogę ich z czystym sumieniem polecić. Czwartym naszym partnerem jest ciekawy team, ciekawa ekipa, która mówi o sobie w ten sposób. You bring ideas, we bring value, czyli B-Value, którzy to wspierają startupy na początku ich drogi, inwestują w technologię i fantastycznych partnerów. Także wielkie, wielkie dzięki również dla was, a także na samym końcu jeszcze naszym partnerem, bez którego to aula w tym miejscu by się nie odbyła, jest Google for Startups. Także wielkie brawa teraz dla nich. Bardzo dziękuję za te ochocze owacje. Kolejna wiadomość od nas. Będziemy też na InfoShare, także jeżeli chcecie zbić piątkę, to też zapraszamy. Jesteśmy partnerem InfoShare'a. To jest w sumie taki też największy event techowy w Europie Środkowo-Wschodniej, który już za tydzień się zaczyna, 24-25 maja w Trójmieście. Okej, okay. A uczestnicy auli, to też jest istotne, z kodem 23AULA20 mogą kupić bilety ze zniżką 20% taniej. Także jeżeli jeszcze nie macie biletów na InfoShare, to dzięki nam możecie nabyć go z fajną zniżką. Także myślę, że naprawdę opłaca się. Okej, okay. W zasadzie mówiłem już o tym, jaka będzie agenda, także przypomnę tylko wam o tym, że oczywiście po moim ostatnim panelu z Bogusławem Leśnodorskim będzie czas właśnie na networking, będzie pizza, do tego was jak najbardziej zachęcam. A teraz już nie przedłużając, myślę, zaproszę pierwszego prelegenta, Olgierda Poremskiego i przywitajmy go też gromkimi brawami. Dziękuję. Dzień dobry Państwu. Bardzo miło. Dziękuję za ciepłe przywitanie. Nie ma sensu próbować w ciągu pół godziny nauczyć Państwa całego kodeksu spółek handlowych i wszystkich aspektów, które są przydatne prawnikowi w pracy nad umową inwestycyjną. Za to, tym bardziej, że jak się nie jest fachowcem, to taki dokument jest niesłychanie trudny do przebycia i do takiej analizy, która pozwala wyciągnąć wszystkie potrzebne wnioski. Dokumentem natomiast, którym się można posłużyć, nie będąc prawnikiem, żeby ustalić sobie podstawowe istotne kwestie, jest term sheet. I dlatego właśnie do term sheetu chciałem się odnosić, jako takiego dokumentu zakładającego czy prezentującego podstawowe założenia, podstawowe punkty do umowy inwestycyjnej, do waszego ewentualnego dealu z inwestorem. Przy czym druga, mój cel taki, którym chciałem tutaj osiągnąć i który mam nadzieję Państwu będzie pomagał w przyszłości, polega na tym, żeby spróbować podać wam trochę wskazówek, jak rozmawiać z własnym prawnikiem. O co pytać, czego oczekiwać, jak zadaniować własnego prawnika przy tego rodzaju pracy. Ponieważ właśnie mam strasznie mało czasu, a mógłbym tutaj co najmniej całosemestralną na ten temat mieć prezentację dla Państwa jak na studiach, to będę dość szybko przechodził przez kolejne slajdy.
Tak. Jaki powinien być term sheet umowy inwestycyjnej? Proszę Państwa, od tego sobie wyjdźmy, bo właśnie potem będziemy starali się omówić kilka takich elementów term sheetu, które występują prawie zawsze. Term sheet powinien być względnie kompletny. Co to znaczy? To znaczy, że chcemy tak ukształtować ten dokument, który razem z inwestorem ewentualnym ustalacie, żeby jak potem przyjdzie umowa, która na tym term sheetie miała być oparta, to żeby nie było takiej niespodzianki, ale jak to? Przecież w ogóle o tym wcześniej nie rozmawialiśmy. Oczekujcie i od swojego prawnika, i od drugiej strony, że term sheet, o którym będziecie rozmawiać, term sheet, który będziecie podpisywać, będzie zawierał wszystkie istotne elementy waszego przyszłego dealu. Nie jest to wcale takie proste i te niespodzianki są zawsze występują, bo term sheet siłą rzeczy jest dokumentem skrótowym. To jest dokument, który jest streszczeniem. Czasami punkt, który ma 3 słowa w umowie inwestycyjnej, zamieni się w 3 strony tekstu albo w 13 stron tekstu. W związku z tym każdy może te 3 słowa zrozumieć inaczej. Zadanie polega na tym, żeby jednak starać się na etapie omawiania term sheetu z inwestorem i podpisywania term sheetu z inwestorem wzajemnie się zrozumieć, czyli pozwolić sobie na wpisanie w ten term sheet dokładnie tego, czego strony potem wzajemnie będą od siebie oczekiwać. No to siłą rzeczy to musi być też względnie szczegółowe. Właśnie hasło pod tytułem, zaraz będziemy o tym mówić, drag along, takie pojęcie z angielskiego, konstrukcja umowna, występuje bardzo często w umowach inwestycyjnych. Jak wrzucicie w term sheet hasło, że będzie drag along, to w zasadzie nic nie uradziliście, bo jest to tak ogólne hasło, że jeszcze nic nie wiadomo. Potem dopiero chociaż trochę szczegółów pozwala zgadnąć w przyszłości, co przyjdzie od tego inwestora w postaci projektu umowy inwestycyjnej, czego się można spodziewać. No i tutaj będę swoją profesję zachwalał, ale nie dlatego, żeby nie z czystej próżności czy zachłanności, a dlatego, że to się rzeczywiście przydaje. To znaczy term sheet zbudowany wyłącznie przez biznesmenów, to znaczy przez was i przedstawiciela inwestora, bez przynajmniej takiego rzutu okiem ze strony prawnika nie będzie miał wszystkich zalet, które może mieć. Nie będzie mianowicie właśnie sprawdzony prawnie, czyli hasła, które potem zostaną zamienione w umowie inwestycyjnej na coś bardzo konkretnego i które w waszych uszach brzmią zupełnie neutralnie, ograniczenie zbywania udziałów. No, jakieś ograniczenie zbywania udziałów, ale jakie? Jak skonstruowane? Jak zabezpieczone? Cokolwiek więcej. Tego bez prawnika nie zapiszecie nawet w tym uproszczonym dokumencie, jakim jest term sheet. Żeby się rozumieć z własnym prawnikiem i żeby też rozumieć dokumenty, które będą wam przedkładane do podpisania, zapewne już część z Państwa widziało umowę inwestycyjną. Kto z Państwa podpisał kiedyś umowę inwestycyjną? Taką z funduszem inwestycyjnym. No już parę osób ją taką miało. Więc Państwo wiecie, że jak się właśnie już jest ten closing, jak to się ładnie mówi po polsku, i jest podpisywanie dokumentów, to tam bardzo trudno jest w 100 stronach, prawda, się zmieścić. Raczej ostatnio bliżej 200 i raczej to rośnie, a nie spada. Poziom komplikacji robi się dość absurdalny. To po części wynika z komplikowania się przepisów, po części z takiej maniery troszeczkę niekoniecznie zdrowej, żeby regulować wszystko, co się da. Powinniście Państwo jakby rozróżniać kilka kwestii. Może ja je najpierw wyświetlę, a potem będę po kolei omawiał. Takie pojęcia jak nieważność, bezskuteczność i sprzeczność z umową, to są zupełnie różne pojęcia. Tak? Znaczy w moich uszach to są zupełnie różne rzeczy. A w uszach osoby, która nie jest prawnikiem, mogą się wydawać w zasadzie synonimami. Tak? Jakaś umowa jest nieważna, albo jest nieskuteczna, albo coś jest sprzeczne z umową. No to samo. Otóż nie. I teraz, żebyście wy umieli czytać nawet term sheet, a zwłaszcza umowę inwestycyjną, którą dostaniecie, to musicie rozróżniać te pojęcia. Przynajmniej w podstawowym zakresie. Otóż zapis jest nieważny, zapis umowy, klauzula umowna, czy w umowie spółki, czy w umowie inwestycyjnej, jest nieważny, jeżeli jest sprzeczny z ustawą. Tak sobie to uprośćmy. Czyli, krótko mówiąc,
prawo nie dopuszcza, żeby jakaś klauzula się w umowie znalazła. Przykładowo, nie można napisać w umowie spółki z o.o., że zmianę umowy spółki będziemy przegłosowywać większością 50% plus 1. Ponieważ kodeks mówi, że mają być 2/3 i nie można dać mniej. Jeżeli zapiszemy sobie, że będzie mniej, to taki zapis jest nieważny. Nie da się go zastosować. W pewnym sensie, jakby to możemy, można powiedzieć, mamy święty spokój. To znaczy, to jest nieważne, nic się z tym nie da zrobić, koniec, kropka. Nie ma powodu nawet zabezpieczać głupich zapisów, które są nieważne, no bo ich się nie da wykonać. Zupełnie inna sytuacja jest z hasłem bezskuteczność. Zdarza się mianowicie, że jakaś operacja, jakaś transakcja, jakaś umowa jest ważna, ale nieskuteczna. I taki świetny przykład, który jest no, też wcale nie taki oczywisty, niełatwy do zrozumienia, ale w umowach inwestycyjnych bardzo charakterystyczny. Mianowicie, może jeszcze taką ogólna uwaga, jeżeli macie jakąkolwiek rzecz, krzesło, jest waszą własnością, to krzesło jest zbywalne. Każdy może od was je kupić, każdemu możecie je sprzedać. Jeżeli się ze mną umówicie, że tego krzesła w tym roku nie sprzedacie, a potem je sprzedacie, to ta umowa jest ważna i jest skuteczna. Ktoś kupi krzesło. Ja będę wkurzony na was, że sprzedaliście krzesło, obiecywaliście, że nie sprzedacie. Jeśli natomiast w umowie spółki napiszemy, że w jakichś tam okolicznościach nie wolno sprzedać udziałów, albo że wolno sprzedać udziały tylko za zgodą zarządu spółki, i wspólnik sprzeda te udziały, nie pytając zarządu spółki, to jego umowa sprzedaży udziałów będzie ważna, ale nieskuteczna wobec spółki. Będzie to taka schizofreniczna sytuacja, w której ktoś kupił udziały, ale nie został wspólnikiem, bo spółka mówi, ja tego nie uznaję. Nie interesuje mnie ta umowa, ona jest sprzeczna z umową spółki, więc jest nieskuteczna. To ma, proszę państwa, jakby doniosłe znaczenie, jak umawiacie się z inwestorem, gdzie temat udziałów, przenoszenia udziałów, podwyższenia kapitałów jest absolutnie kluczowy, jest super istotny. Więc wszystko, co jest zapisane w umowie spółki na temat przenoszenia udziałów, jeżeli zostanie potem naruszone przez wspólnika, czy to przez was, czy przez inwestora, czy przez innego wspólnika, małego na przykład jakiegoś, będzie prawdopodobnie nieskuteczne. I no, trzeba to pojęcie rozumieć. Jeśli natomiast w umowie spółki ani słowa na temat zbywania udziałów, wyobraźmy sobie, w każdej umowie inwestycyjnej, która przenosi się na umowę spółki, jest mnóstwo zapisów o zbywaniu udziałów. No ale gdybyśmy wyobrazili sobie taką sytuację, że nie ma tych zapisów. Mamy zatem umowę spółki, która niczego nie ogranicza, jeśli chodzi o zbywanie udziałów. Ale mamy umowę inwestycyjną, waszą umowę z inwestorem, w której obiecujecie inwestorowi przez następne 3 lata nie sprzedacie swoich udziałów. Albo on wam obiecuje, że nie sprzeda. Dzwoni telefon i dowiadujecie się, że właśnie sprzedał. Wtedy mamy ten trzeci punkt, sprzeczność z umową, sprzeczność ze zobowiązaniem. Jest to umowa ważna, bo wolno sprzedawać udziały, jest skuteczna, bo umowa spółki nie zabraniała sprzedawać udziałów, jest natomiast sprzeczna z waszą umową. Wspólnik wasz naruszył umowę, sprzedał udziały, chociaż obiecywał, że nie sprzeda. Co z tym można zrobić? No właśnie. Otóż ogólna zasada polskiego prawa cywilnego jest taka, że jeżeli ktoś naruszy umowę, to powinien zapłacić odszkodowanie. Jak dochodzić od wspólnika odszkodowania za to, że sprzedał udziały? Jest to niesłychanie skomplikowane, marne szanse w sądzie, w którym i tak trzeba spędzić 5 lat, żeby w ogóle coś popróbować. I dlatego właśnie taka sytuacja, że macie jakieś zobowiązanie, które nie jest poparte żadną sankcją, a jego naruszenie nie będzie ani nieważne, ani nie bezskuteczne, jest nic nie warte. Jest wiele umów inwestycyjnych i już miałem do czynienia z wieloma przedsiębiorcami, którzy przyszli i powiedzieli, mam tu w umowie napisane, że to i to miał mi gwarantować, obiecał, że tego to zrobi, a tego nie zrobi. I nie dowiózł. Albo działał w ogóle sprzecznie, z premedytacją, świadomie. Co ja mam z tym zrobić? Na to nie ma metody tak naprawdę, poza tym jakimś zupełnie fikcyjnym procesem cywilnym,
bo nie było ani kary umownej, ani żadnej sensownie zapisanej sankcji, która by pozwoliła wyegzekwować jakiś właśnie rodzaj sankcji, albo która by zniechęciła drugą stronę do naruszenia zobowiązania. Jak będziecie rozmawiać ze swoim prawnikiem o umowie inwestycyjnej, to pamiętajcie o tym rozróżnieniu i pamiętajcie, że każde zobowiązanie, jeżeli jakiekolwiek jest zobowiązanie, zakaz czy nakaz, musi być zawsze pytanie, co jeśli to nie zostanie zrealizowane, co jeśli to zostanie naruszone. I jeżeli odpowiedź jest taka, no możemy pójść do sądu po odszkodowanie, to znaczy, że to jest pusta deklaracja. A propos rozmowy z prawnikiem, tak właśnie brzmi pytanie, które każdy prawnik zadaje swojemu klientowi. Jak pan, jak pani chce, żeby było? I tu w obszarze spółek jest to zawsze aktualne, to znaczy to jest taka dziedzina prawa, która jest bardzo elastyczna. Tutaj naprawdę można sobie na bardzo wiele pozwolić. Jakbyście chcieli, nie wiem, konstruować umowę o pracę, to tam wszystko wynika z kodeksu i pole manewru jest miniaturowe. Jeśli chodzi o prawo spółek, układanki najróżniejsze, co będzie w przyszłości z kapitałem zakładowym, kto do zarządu, a kto do rady nadzorczej, w takim roku, w takim, w zależności od wyników, w zależności od czegoś, można bardzo wiele rzeczy zapisać i na bardzo wiele rzeczy się umówić. Więc jeżeli coś chcecie osiągnąć, macie pomysł jakiś, to zapytajcie prawnika, jak to zrobić, bo bardzo wiele rzeczy jest możliwych. Ale jeszcze za chwilę. Pamiętajcie o jeszcze jednej takiej zasadzie, która jest, no moim zdaniem się sprawdza coraz częściej. Im bardziej skomplikowane są umowy, tym częściej okazuje się, że są niewykonalne. Miałem niedawno do czynienia z umową, którą skonstruowały dwie wielkie międzynarodowe sieciowe kancelarie, w której było dwóch porównywalnej siły wspólników, każdy właśnie reprezentowany przez jedną z tych kancelarii, i one stworzyły umowę, w której każdy ze wspólników miał symetryczne uprawnienia i był jakby wyposażony w kolosalną ilość ciężkiej artylerii. Jak oni się skonfliktowali i wypalili z tego wszystkiego naraz, to się okazało, że jest absolutny pat, że nikt nie wie, co się dzieje, że jest kompletny chaos, bo było to tak skomplikowane, tak złożone, tak wiele różnych było uregulowań, że okazało się, że prawnicy się wyłożyli na tym, a ich klienci przy okazji. Wtedy można zawrzeć dobrą ugodę. To też ma swoje zalety oczywiście, ale nie o to chodzi, żeby kiedy się pisze umowę. Kluczowe, proszę Państwa, postanowienia w każdej umowie inwestycyjnej, w każdym term sheet w zasadzie spotykane. Chciałem je krótko omówić, bo patrzę na czas, który płynie nieubłaganie. Zakaz zbywania udziałów, proszę Państwa. Zawsze macie zakazy zbywania udziałów w swoich umowach inwestycyjnych, ponieważ inwestorowi bardzo zależy na tym, żebyście przypadkiem nie zostawili go na okręcie, zwłaszcza jeżeli ten okręt tonie. I po to inwestuje, żeby founderzy ciągnęli ten wózek i robili biznes. Sytuacja, w której founderzy się ewakuują bez inwestora, jest w ogóle nie do przyjęcia i to zawsze będzie porządnie zabezpieczone, no chyba że ktoś się pomyli. Co nie zmienia faktu, że wy jako founderzy zawsze możecie próbować coś wynegocjować, jakąś swobodę, bo jeżeli zostajecie w spółce, w której na przykład zatrzymujecie 75% udziałów i potem ta spółka ma jakąś fajną wartość i wystarczyłoby sprzedać 5% udziałów, żeby kupić domek z ogródkiem, a wy nie macie domka z ogródkiem, a bardzo byście chcieli, to fajnie byłoby sprzedać te 5% udziałów i kupić domek z ogródkiem. A tymczasem jak jest zapis, który mówi, że nie wolno, no to nie wolno. Więc ten totalny albo jednak częściowy zakaz można próbować jakoś negocjować. Można negocjować okres trwania takiego zakazu sprzedaży udziałów, bo nigdzie nie jest powiedziane, że on musi być na zawsze. I oczywiście można w ogóle sobie to spróbować w jakiś sposób poluzować i negocjować warunki, na których inwestor zgodziłby się na częściowe na przykład wyjście wspólnika foundera ze spółki. Jednym z takich przykładów, one są dość obiektywne i tu najczęściej fundusze się zgadzają, chociaż zgadzają się na to dopiero w czasie procedury exitu. Mianowicie może się okazać, że korzystniej się wychodzi ze spółki, jak się najpierw przerzuci swoje udziały do jakiejś innej spółki, bo podatkowe jakieś względy wskazują na to, że warto tak zrobić. No i że takie właśnie przenosiny swoich udziałów do własnego wehikułu inwestycyjnego
to jest dobry powód, żeby strony się zgodziły na taki transfer. Tak czy inaczej, founder musi być przygotowany na to, że fundusz bardzo niechętnie patrzy na sytuację, w której właśnie founder ewakuuje się ze spółki, częściowo nawet bez funduszu. O zabezpieczeniu tego zbywania udziałów, to już troszeczkę nawet powiedziałem przy okazji właśnie tematu umowy spółki, bo nawet jeżeli fundusz inwestycyjny wejdzie do waszej spółki na 25%, to wprowadzi mechanizm, który będzie oznaczał, tak jakby skutkował tym, że bez zgody tego funduszu nie będziecie mogli sprzedać udziałów. I w dodatku będzie to zaszyte w umowie spółki, więc ewentualna transakcja będzie nieskuteczna. Nie będzie trzeba nawet kary umownej przykładać do tego, żeby dało się to powstrzymać was przed sprzedażą udziałów i przed naruszeniem takiego zobowiązania. Prawo pierwokupu i prawo pierwszeństwa nabycia. No za państwa, intuicyjnie państwo wiedzą, o co chodzi. Ja chciałem pokazać to jako pewien przykład, kiedy klauzula umowna, która teoretycznie służy jednemu celowi, realizuje cel zupełnie inny. Prawo pierwokupu polega na tym, i często się je właśnie w umowach zapisuje, że jeżeli wspólnik chce sprzedać udziały, znajduje nabywcę, umawia się z nim na bardzo konkretne warunki, podpisuje z takim nabywcą umowę warunkową i z tą umową warunkową wraca do drugiego wspólnika i mówi: zobacz, mam takie warunki sprzedaży udziałów. Bierzesz? Masz pierwszeństwo. Bierzesz? Jak bierze, to od razu umowa zawarta. Jak nie bierze, to można sprzedać temu pierwszemu. Oczywiście z zastrzeżeniem, że wszystkie inne obowiązki państwo wykonali i wszystkie inne ograniczenia umowne akurat w danym momencie nie były aktualne. Tak działa prawo pierwszeństwa i teoretycznie wspólnik, jeden wspólnik, drugi wspólnik, obaj wspólnicy, czy dziesięcioro, ile ich tam jest w spółce, każdy może być zainteresowany, żeby zamiast wpuszczać kogoś nowego do spółki, to w pierwszej kolejności samemu spróbować kupić takie udziały. No racjonalne. Tymczasem w praktyce taki zapis może mieć zupełnie inne skutki. Bo wyobraźcie sobie państwo teraz, że nie mówimy o startupie, który ma w ogóle nie ma nic jeszcze, tak? Dopiero zaczął działać. Tylko o spółce, która po roku, dwóch, trzech jest już całkiem fajną firmą, z wartą spore pieniądze. Teraz jesteście wspólnikiem większościowym, który znalazł inwestora, który chce zapłacić ciężką forsę za wasze 75%. Idziecie do niego i mówicie: słuchaj, no może skoro jesteś taki zainteresowany, no to zawrzyjmy umowę warunkową, bo ja mam, wiesz, to prawo pierwokupu na karku tego drugiego wspólnika. I ten inwestor mówi: jak przyniesiesz mi papier, że on się zrzeka tego prawa pierwokupu, to ja się w ogóle zainteresuję głębiej, bo ja nie będę inwestował ciężkich pieniędzy w audyt, w przygotowanie papierów, badanie swojej spółki, żeby się dowiedzieć, że po podpisaniu tych wszystkich kwitów i zrobieniu całej tej operacji twój wspólnik kupuje po prostu w moje miejsce. I proszę zobaczyć, taka klauzula, która czym teoretycznie służy zupełnie czemuś innemu, skutkuje ogromnym utrudnieniem sprzedania udziałów. Nie zawsze tak musi być, ale może tak być. Fundusz inwestycyjny na przykład będzie zwalczał prawo pierwszeństwa, prawo pierwokupu dla siebie nałożone zawsze, właśnie dlatego, że to ogromnie utrudnia transakcję. Im większa wartość, im większa stopień komplikacji, tym bardziej utrudnia. Ale wy i tak powinniście, zwłaszcza jeżeli macie większościowy pakiet w spółce, utrzymujecie większościowy pakiet w spółce, powinniście i tak się starać, żeby to prawo pierwokupu mieć. A to dlatego, że no to właśnie pozwala budować pewien scenariusz na zupełnie nowe otwarcie. Wielokrotnie się zdarzało, że do spółki wchodził fundusz inwestycyjny albo inwestor, angel, wszystko jedno, inwestor branżowy, jakikolwiek, którego obecność, poza tym, że pierwsze pieniądze oczywiście jakieś włożył, wkrótce okazywała się pomyłką i dla tego funduszu, i dla founderów, i dla samej spółki. Nie było wartości dodanej, nie było współpracy, słaba bardzo sytuacja. I takie prawo pierwokupu to jest okazja dla foundera, żeby powiedzieć: nie możesz się sprzedać tam komukolwiek, ale jak już będziesz się sprzedawał, to przyjdź najpierw do mnie, może ja to kupię, może się umówię z innym funduszem, który cię zastąpi. I takie prawo pierwokupu się może wtedy bardzo przydać.
Tagalog, proszę Państwa, to jest taka instytucja, oczywiście pochodzenia anglosaskiego, ale już bardzo też rozpowszechniona i bardzo istotna, bardzo dla founderów też ważna, żeby o nią dbać, żeby ona się w umowie znalazła. Polega na tym, że wspólnik jeden, czasami obaj, czy wszyscy wspólnicy w spółce wzajemnie, najczęściej to jest także jeden raczej w stosunku do drugiego wspólnika, zobowiązuje się, że jeżeli będzie wychodził ze spółki, to pozwoli temu drugiemu się przyłączyć. Wyobraźmy sobie zatem sytuację, że macie w spółce dwóch wspólników po 50% udziałów. I jeden z nich znalazł nabywcę i zamierza się ewakuować. Przepraszam, może jeszcze trochę zmienię ten przykład, żeby był bardziej taki oczywisty. Po drugiej albo po trzeciej rundzie finansowania macie wspólnika, który jest większościowy. Ma 51% udziałów, a wy jesteście wspólnikiem mniejszościowym. Wystarczy, że ktoś sprzedaje 51% udziałów i władza w spółce przechodzi w inne ręce. A wy ciągle jesteście w tej pozycji mniejszościowego wspólnika, władza się zmieniła, wy nadal nic nie macie do gadania. Jeżeli macie prawo tagalong, jesteście uprawnieni z takiego prawa, to możecie się przyłączyć do transakcji tego większościowego wspólnika. Kiedy on będzie sprzedawał, cashował się i wychodził, to wy możecie powiedzieć, ja też chcę na tych samych warunkach. Taki jest sens prawa tagalong. Nie do przecenienia z bardzo wielu powodów. Bardzo zachęcam, żeby o nim pamiętać i go pilnować. Nie jakby unikać sytuacji, kiedy wy jesteście tylko zobowiązani do przestrzegania. Proszę bardzo. Dokładnie tak. No oczywiście, na tym polega problem, tak? Bardzo prawdopodobne. Może tak być. Pan zadaje takie jakby oczywiste spostrzeżenie, prawda? Że ten nabywca, on chce kupić 51% i ma kasę na 51%, a nie na 100%. No dobrze, tylko chodzi o to właśnie, żeby nie zostać w spółce, w której jeszcze niedawno miał pan wspólnika sympatycznego i takiego, którym w ogóle pan ufał, a nastąpiła zmiana i okazuje się, że ten, co kupił 51%, to w zasadzie jest spółka z tej samej branży konkurencyjnej, której celem jest zabicie pana spółki. I dlatego właśnie nie chce kupić całej reszty. Więc to jest takie, właśnie dlatego bardzo zachęcam do szczegółowego zastanawiania się zawsze nad tą klauzulą. Ona może mieć bardzo, bardzo istotne znaczenie. Zresztą fundusze inwestycyjne też bardzo chcą mieć to uprawnienie, to znaczy właśnie w sytuacji, mimo że ograniczają fundarom zbywanie udziałów na różne sposoby, to na koniec i tak, na wszelki wypadek, dopisują sobie prawo tagalong, czyli mówią, jeżeli founder, większościowy wspólnik będzie chciał się ewakuować, to ma tak ułożyć transakcję, żeby mnie też ktoś kupił, żebym nie został w tej spółce wbrew swojej woli. Bo to jest oczywiście uprawnienie, to nie jest obowiązek. O obowiązku powiemy sobie za moment. Tak, tu. Właśnie, obowiązek, czyli dragalong. To jest konstrukcja prawna, która polega na tym, że wspólnik zobowiązany ma na żądanie drugiego wspólnika, który wychodzi ze spółki, obowiązek się sprzedać. Też musi sprzedać swoje udziały. Teoria jest następująca. Fundusz inwestycyjny ma horyzont czasowy jakiś. Nie może w nieskończoność być wspólnikiem w spółce. Po 5 latach, pi razy drzwi, bardzo nerwowo zaczyna się zastanawiać nad tym, że czas najwyższy wyjść ze spółki. No i wyobraźmy sobie, że ma na przykład, nie wiem, mniejszościowy pakiet udziałów, większościowy pakiet, wszystko jedno. A nabywca jest jeden, oferuje nawet jakieś niezłe warunki, ale mówi, ja chcę kupić 100%. Nie interesuje mnie 51% ani 75%. Chcę kupić 100% i pozbyć się wszystkich wspólników w tej spółce. Mam zupełnie inne plany dla mnie. Wszystko jedno, ma 1000 powodów. I fundusz mówi, ja muszę wyjść, a ty nie chcesz sprzedać. I właśnie wtedy fundusz mówi, muszę mieć draga. Muszę mieć taką klauzulę, która przymusi founderów do sprzedania udziału w takiej sytuacji. To jest moment właśnie wybrany przez inwestora, warunki ustalone przez inwestora, bo to nie jest tak, że wy wtedy zaczynacie negocjować warunki. Inwestor już wynegocjował warunki, a wy macie tylko podpisać papiery.
w całości możecie swoje udziały musicie sprzedać, albo w części, zależy się od tego, jakie tam zapisy w danym wypadku są. I pod rygorem oczywiście. Tym rygorem w pierwszej kolejności są gigantyczne kary umowne, ponieważ inny sposób wymuszania tej sprzedaży jest bardzo trudny. W ogóle klauzula drag along jest niesłychanie trudna do takiego napisania, żeby ona była potem egzekwowalna. I teraz ta teoria, dlaczego fundusz potrzebuje tego draga, no jakoś tam się może trzyma kupy, jak się o tym mówi, ale w praktyce, proszę Państwa, nie ma dragów. Nie zdarzają się. Nie słyszałem jeszcze o sprawie sądowej, w której ktoś procesowałby się o drag along. I wynika to z bardzo wielu kwestii. Po pierwsze, wyobraźmy sobie taką sytuację. Fundusz ma jakiegoś nabywcę na udziały, ale wy bardzo nie chcecie mu sprzedać. Dlaczego nie chcecie mu sprzedać? No najczęściej dlatego, że proponuje za mało. Ewentualnie dlatego, że jest to podmiot, który właśnie jest na przykład konkurencyjny wobec spółki i jego celem jest zlikwidowanie tej spółki, a wy kochacie swoje dziecko i chcecie, żeby się rozwijało. W ogóle wierzycie w potencjał tej spółki i nie zamierzacie jej sprzedawać w danym momencie. Uważacie, że to się za 2 lata sprzeda za 10 razy więcej. Sytuacja, w której stoicie wobec przymusu sprzedania się takiemu inwestorowi, takiemu zewnętrznemu podmiotowi, to jest sytuacja fatalna. Znaczy jak się zastanowić, kiedy to miałoby się zrealizować, to jest sytuacja absolutnie fatalna. I teraz są w związku z tym, można powiedzieć, takie 2 warianty. Pierwszy jest taki, że drag jest tak skonstruowany, że wy stoicie twarzą do ściany z rękami do góry, a częścią garderoby opuszczoną i czekacie, co się wydarzy. To jest sytuacja moim zdaniem nie do przyjęcia. Ja zawsze jak negocjuję umowy inwestycyjne, to zwalczam taką sytuację do upadłego, bo no nie można być tak kompletnie bezbronnym i czekać, aż ktoś przejmie moje udziały. Drugi wariant jest taki, że skoro fundusze się upierają przy tym dragu, a zawsze się upierają, chociaż jak mówię, niekoniecznie jest to racjonalne, niekoniecznie, przepraszam, nieracjonalne. To jest racjonalne, ale upierają się jakby no, pomimo tego, że w praktyce to się nie zdarza praktycznie. No to tak to trzeba ułożyć, żeby miało to ręce i nogi. Żeby to nie zdarzyło się w sytuacji, w której można nadużyć tego prawa. Krótko mówiąc, żeby to się nie zdarzyło w sytuacji, nie zdarzyło się tak, że to jest nadużycie. I tutaj może taka jeszcze dygresja, bo można powiedzieć tak, skoro umawiacie się z jakimś funduszem inwestycyjnym, w tym funduszu inwestycyjnym pracują poważni ludzie, którzy dbają o swoje nazwiska i nie robią ruchów, które po pierwsze naraziłyby ich inwestycje na szwank, bo oni właśnie wtedy stracą twarz wobec swoich inwestorów i nie będą robić kolejnych deali. Po drugie, no też jakby zależy na tym, żeby zarobić pieniądze, żeby nie stracić. Po drugie, jakbyście im w ogóle nie ufali, no to byście z nimi nie zawierali umowy i odwrotnie. Oni też jednak jakiś minimalny poziom zaufania do was okazują, skoro chcą włożyć w was pieniądze. Nie do końca swoje wprawdzie, ale jednak. To jest, można powiedzieć tak, no skoro robię z nimi interesy, no to nie mogę zakładać, że to są bandyci, którzy mnie czyhają na mnie, żeby mnie okraść. Ale z drugiej strony, jeżeli mamy zapisy umowne, które pozwalają zarobić dodatkowe 10 milionów złotych bez naruszania prawa i bez szczególnego trudu, to ktoś z nich skorzysta, czy zakładamy, że z nich skorzysta, bo jest fajny? To jest ten dylemat. Więc z dragiem trzeba po prostu ostrożnie. A właśnie, tak. Ograniczenia w zbywaniu udziałów przez inwestora. No bo jak Państwo wpuszczacie fundusz inwestycyjny na 25%, to możecie dojść do wniosku, że chcielibyście mieć kontrolę nad tym, komu fundusz sprzeda te udziały, tak? I że na przykład nie chcecie, żeby już po roku fundusz wyszedł i wpuścił Wam w to miejsce inwestora na przykład z Białorusi albo jakiegoś innego niefajnego inwestora. Więc możecie próbować wynegocjować
zapisy, które będą ograniczały zbywalność udziałów przez fundusz. I to się, proszę Państwa, zdarza, ale rzadko. Bo fundusze z zasady mówią, my musimy mieć swobodę zbywania udziałów, to jest nasza zasada. My po to bierzemy udziały, żeby je sprzedać. I nie możemy wobec naszych inwestorów być w takiej sytuacji, że nie jesteśmy w stanie wyjść z inwestycji tak z zasady właśnie dlatego, że ktoś nas kontroluje pod tym względem. Ale to jest kwestia negocjacji, pozycji negocjacyjnej i tego, jak bardzo są napaleni na wasz startup. Elementem bardzo istotnym jeszcze, jeśli chodzi o kształtowanie właśnie do ujęcia w term sheetie, oczywiście do ujęcia w umowie spółki i umowie inwestycyjnej, jest kwestia podwyższania kapitału zakładowego. Panowanie nad tym, ile jest udziałów w spółce i kto je ma, to jest w ogóle no, całe sedno umowy inwestycyjnej. Można powiedzieć, że to jest 3/4 całej umowy inwestycyjnej. Więc podwyższenie kapitału zakładowego też zawsze jest ściśle regulowane i wy w zasadzie wszystko jedno, czy sprzedacie 10% czy 90%, właściwie stracicie panowanie, stracicie swobodę w tym zakresie na 100%. Znaczy nie żaden fundusz nie pozwoli jakby rozwadniać się, z angielskiego anti-dilution, to są postanowienia anti-dilution, czyli przeciwko rozwodnieniu. Żaden fundusz nie pozwoli dorobić sobie jakichś udziałów i nagle, prawda, miał 25%, a ma 2,5, bo kapitał z 5 tysięcy urósł do 50, a wszystkie udziały wy zgarnęliście za jakieś drobne pieniążki. Na coś takiego nikt nie pozwoli. Ważne jest, żebyście wy nie pozwolili na to samo w drugą stronę, prawda? I tutaj musicie tego dopilnować. Pilnujecie w związku z tym trzech aspektów. Po pierwsze, tak zwane no, zwykłe podwyższenie kapitału zakładowego polega na tym, że jak ktoś ma 2/3 w spółce z o.o. na przykład albo 3/4 w spółce akcyjnej, no to zwołuje zgromadzenie, uchwala podwyższenie kapitału zakładowego. Każda umowa będzie tutaj coś ograniczała. Jeżeli fundusz nie będzie miał tyle udziałów, żeby zablokować tą uchwałę, to tak napisze umowę spółki, żeby jednak wymagana większość była odpowiednia. Wy też musicie pilnować, żeby nie znaleźć się w sytuacji, na przykład kiedy widzicie drugą, trzecią rundę inwestycyjną i już widzicie, że na końcu tego dnia to wy będziecie mieli 25%, a nie 90% tak jak teraz, to wy też możecie powiedzieć, podwyższanie kapitału zakładowego bez mojej zgody oczywiście, ale tylko większością 90%. O tym trzeba pamiętać. Zaplanowane podwyższenie. Otóż bardzo często w umowach inwestycyjnych można znaleźć postanowienia, które mówią, jeśli nie dowiedziecie wyników za 23, to mam prawo po nominale, czyli za grosze, objąć dodatkowe 5% udziałów. A jeżeli nie dowiedziecie wyników za kolejny rok, to jeszcze więcej. I takie rzeczy się zapisuje w umowie, zabezpiecza oczywiście potem przymuszenie was do tego, żebyście przegłosowali takie zaplanowane podwyższenie kapitału zakładowego. Można się tak umawiać? Można się umawiać oczywiście w drugą stronę i powiedzieć inwestorowi, jeżeli wyniki spółki za rok taki i taki będą 200% lepsze niż planujemy, to ty mi oddasz trochę udziałów albo pozwolisz za grosze objąć trochę nowych udziałów. Daleko idąca elastyczność. No i jeszcze wymuszone podwyższenie kapitału zakładowego to jest właśnie taka sytuacja, kiedy w umowie już jest napisane, że w określonych okolicznościach wasze udziały albo są umorzone, albo przejęte, albo pojawią się nowe właśnie udziały w ramach podwyższenia kapitału, które obejmie inwestor albo jakiś inny podmiot, a wy możecie znowu co najwyżej się podpisać pod tym, a jak nie, to kara umowna. Na koniec chciałbym Państwu przedstawić jeszcze kilka takich podsumowujących rekomendacji. W negocjacjach z funduszem inwestycyjnym, z dużym partnerem, nie ma powodu, byście z góry akceptowali takie hasła jak to standard rynkowy. Standardem rynkowym jest to, że jest jakiś drag along, ale jak on jest skonstruowany, to już nie jest absolutnie żaden standard rynkowy, ponieważ w każdej umowie jest to uregulowane trochę inaczej. I w ogóle jakby teoretycznie tych umów inwestycyjnych, umów wspólników, umów spółek mamy setki rocznie, tysiące nawet, ale każda jest jednak inna. I twierdzenie, że to jest standard rynkowy, to zawsze tak jest. To w ogóle nie ma o czym dyskutować, to musi tak być. Musicie złożyć oświadczenie, że w sprawach podatkowych i w ogóle w każdej dziedzinie działalności waszej spółki wszystko jest perfekt i bez gadania. To jest klasyk, swoją drogą, wszystkich umów inwestycyjnych, że się oczekuje od was takiego oświadczenia,
na 20 stron rozpisane szczegółowe oświadczenia, tak zwane reps and warranties, też ładne słowo po polsku, że w każdym punkcie działalności waszej spółki, w zakresie prawa spółkowego, podatków, prawa pracy, danych osobowych, umów wszelkich administracyjnych, wszystko jest perfekt. No to każdy wie, że nawet stragan z pietruszką nie jest perfekt w każdym obszarze prawa, prawda? I inwestor też to wie, ale oczekuje, żebyście to podpisali. To nie jest standard rynkowy, albo inaczej, może i standardem, albo typowym praktyką jest oczekiwanie takich oświadczeń, ale również typowe jest to, że się negocjuje odpowiedzialność za coś takiego, ogranicza odpowiedzialność za te repy i wkłada różnego rodzaju klauzule, które powodują, że nie odpowiada się za każdą bzdurę albo za coś, co jest oczywiste i wszystkim wiadomo. Drugie hasło, które też słyszę bardzo często, jako fundusz inwestycyjny musimy to mieć. To jest po prostu, dla nas to jest must have, nie może być inaczej. To nawet teoria negocjacji podpowiada właśnie, że robienie takiego, taki jest taki klasyczny argument negocjacyjny właśnie. Ja mam takiego, tak KNF mam na przykład nad sobą, albo ten w Luksemburgu takiego audytora i on mi kazał to wpisać do umowy, ja nie mogę inaczej. Więc jak coś takiego słyszycie, to możecie od razu się roześmiać, bo to najczęściej jest blef. Nie zawsze, ale trzeba sprawdzić, prawda? Umowy pisze się na czas konfliktu, nie zakładaj dobrej woli partnera w przyszłości. No to jest, proszę Państwa, takie czarnowictwo. Prawnik ma obowiązek rozpatrywać czarne scenariusze. I oczywiście można powiedzieć, że no właśnie to jest takie z góry założenie, że mam do czynienia ze złodziejem, co jest nie w porządku, nie fajne. Ale z drugiej strony, gdyby fundusz z kolei z takim pełnym zaufaniem do was przychodził, to by nie dawał wam do podpisania tych 20 stron oświadczeń. Nie pakował wszystkich możliwych kar umownych za każde naruszenie i wielu innych rzeczy. I wy musicie w jakimś sensie za tym nadążyć i po prostu pilnować tych zapisów. Tam nie może być takiej sytuacji, że na koniec przy wychodzeniu ze spółki ktoś ma uprawnienie, żeby was zrobić w jajo, a wy liczycie na to, że po prostu z niego nie skorzysta, bo jest fair, jest sympatycznym gościem. Bo po prostu inwestor profesjonalny, działając absolutnie zgodnie z prawem, będzie egzekwował swoje uprawnienia. To jest jego wilcze prawo i to jest oczywiste i w zasadzie wy też powinniście tak działać. Egzekwuje swoje uprawnienia. Jakie ma, to skorzysta. No to już kiedyś wspomniałem. Pamiętaj, że inwestor profesjonalny musi kiedyś sprzedać udziały. Z góry umawiajcie się na cywilizowany proces wyjścia. To jest moja rekomendacja, ja to staram się stosować w umowach. To znaczy, zanim strony zaczną stosować jakieś dragi, jakieś przymusy dotyczące wychodzenia ze spółki, powinny po prostu współpracować przy exicie. I to jest skądinąd naturalne. Jakby najczęściej tak się dzieje, że strony, nawet jak się nie lubią, to koniec końców dla pieniędzy współpracują ze sobą, żeby dobrze wyjść ze spółki. Ale to można również uregulować i moim zdaniem należy regulować w umowie jako etap obowiązkowy, zanim zacznie się stosować jakiegoś rodzaju sankcje i przymusy. Nie ma powodu, to się w ogóle nie zdarza, żeby szedł sobie fundusz inwestycyjny ulicą, sprzeciwka idzie jakiś koleś i mówi: kupię od ciebie to za 10 milionów. A on mówi: dobra, mam tu draga na wspólnika, zaraz sprzedajemy. Tak się nie dzieje, prawda? Takie procesy, chyba że są ustawione. Ale jeżeli nie są ustawione, jeżeli to jest obiektywna transakcja, to trzeba rozesłać memorandum inwestycyjne, trzeba zrobić audyt, trzeba sprawdzić tego nabywcę i to się najlepiej robi razem. Nie ma powodu, żeby jedna strona narzucała drugiej taką transakcję. Ale pamiętajcie o tym, że fundusz musi wyjść. Tak? Znaczy, to jakby trzeba z góry zakładać. To jest taki, nie umawiacie się z perspektywą roku, dwóch, tylko myślicie od razu o tym, co będzie w momencie, w którym fundusz postanowi wyjść i fundusz w zasadzie zawsze komunikuje. Wyjdę za 3 lata, za 4, za 5, najdalej za 6. I wy musicie wiedzieć, jak to będzie wyglądało. No i róbcie crash testy, tak to określam sobie, czyli budujecie scenariusze konfliktowe, scenariusze trudne i sprawdzacie, jak wasza umowa zadziała. I to do pracy z prawnikiem jest świetne rozwiązanie. Wy budujecie scenariusze konfliktowe,
a prawnik wam odpowiada, co się wydarzy. Bo dzięki temu właśnie wiecie, co podpisaliście albo co wam jest przedstawione do podpisu. Dziękuję bardzo. Czy mogę odpowiedzieć państwu? Dziękuję. Wielkie dzięki, Olgierd. Teraz czas na pytania z sali, także śmiało. A jak to jest z tą formą prawną, która według pana obecnie jest najlepsza na zakładanie startupu? Nie. Myślę, że spółka z o.o. jest cały czas najprostszą, najzręczniejszą i najtańszą formułą. Startupy generalnie wszystko, co zarobią, reinwestują, więc kwestia tego, że spółka z o.o. jest marnie opodatkowana, też nie boli, bo właśnie się wszystko, co się zarobi, to się inwestuje, więc to nie jest szczególnie trudne. Taka jest moja odpowiedź. A jak w pana opinii sprawdza się PSA? No, tak średnio bym powiedział. No, generalnie ludzie próbują, ale forma prawna jest trzeciorzędna. Forma prawna jest trzeciorzędna. PSA jest świetny do crowdfundingu. Do crowdfundingu. Dzięki. Mam takie pytanko odnośnie pozyskiwania kapitału z Polski, zarówno jak i z zagranicy. Jak jej kraj najlepiej wybrać? Czy w ogóle jest taka odpowiedź, skąd najlepiej wziąć ten kapitał? Czy z Polski, czy z innych części? I tutaj chciałbym poruszyć temat Białoruś. Wspomniał pan o Białorusi. Czy mógłby pan rozwinąć tą myśl? To zacznę od końca. Ten przykład z Białorusi był raczej takim ironiczny jako niechcianego inwestora. Natomiast jeśli chodzi o to, skąd brać kapitał, to nie jest pytanie do prawnika. Moje doświadczenie jest takie, że jest bardzo wiele funduszy inwestycyjnych w Polsce, które korzystają z kapitału zgromadzonego za granicą, ale przy naprawdę sporym moim doświadczeniu nie mogę sobie przypomnieć, żeby był fundusz inwestycyjny, który by w startup inwestował, bo przy większym, na większym poziomie, w już kolejnych, no właśnie na kolejnych poziomach rozwoju, to owszem, oczywiście inwestują fundusze zagraniczne, które mają siedziby za granicą. Natomiast w startupy w Polsce, moim zdaniem, w 90 chyba paru procentach inwestują fundusze, które mają tutaj siedzibę. Więc to są fundusze jakoś tam spolszczone, tak? One mogą pochodzić, mieć jakieś korzenie za granicą, ale mają siedzibę tutaj. Natomiast to generalnie jest to pytanie jakby nieprawnicze i nie chciałbym tutaj się jakoś bardzo wypowiadać. Umowy bardzo się różnią, jak ma pan takie doświadczenie oczywiście, jeżeli chodzi o zagraniczną umowę i polskie umowy? Właśnie powiedziałem, że nie mam doświadczeń z funduszem zagranicznym, jeśli chodzi o startupy, natomiast inwestorzy profesjonalni, czy inaczej inwestorzy branżowi, którzy kupują polskie spółki, to generalnie to jest taki obyczaj, ale on jest oczywisty, on jakby wynika z pewnej konieczności. Polską spółkę, wszystko jedno, czy firma, czy inwestor pochodzi z Ameryki, czy z Europy, czy z jeszcze jakiegoś innego zakątka kraju, świata, kupuje się na prawie polskim. W związku z tym taki inwestor bierze polską kancelarię, w sensie jakąś sieciówę najczęściej, i to ona mu obsługuje proces inwestycyjny. Więc to nie jest tak, że no miałem jakieś do czynienia rzeczywiście z taką sytuacją, że w sali konferencyjnej siedziałem z prawnikami z Niemiec, polskimi prawnikami, a na telefonie wisiał jeszcze prawnik z Londynu, a to była masakra, takie negocjacje, gdzie każdy z nich, oni najpierw ze sobą musieli wynegocjować różne rzeczy, a dopiero potem ze mną. Natomiast nie, generalnie jest tak, że to nie zauważy pan różnicy. Tym bardziej, że te umowy inwestycyjne, one właśnie są oparte na wzorach anglosaskich. Znaczy to nie Polacy wymyślili 100-stronnicowe czy 200-stronnicowe umowy inwestycyjne, tylko one przyjechały do nas z Ameryki i zostały jakby dostosowane do naszych standardów. Takie ogólne dotyczące już umów zawartych. Powiedzmy, załóżmy, że te wszystkie czarne scenariusze, które pan mecenas tutaj ujął, są w umowie, jakiś startup to podpisał. Jakie on ma szanse na to, żeby coś z tym zrobić? Czy ma jakiekolwiek? Czy jeżeli już jest coś zapisane, to już koniec, kaplica i tak naprawdę mogą cię rozstrzelać, bo podpisałeś? Absolutnie, jest jeszcze całkiem sporo różnych opcji. Znaczy, po pierwsze, właśnie, jeżeli umowa jest bardzo skomplikowana,
to na pewno się w niej parę razy pomylili. I można te błędy wykorzystać. To po pierwsze. Po drugie, jest pytanie o to, czy to jest fajny biznes. Znaczy, jeżeli to jest fajny biznes, zobaczcie, to jest trochę, jakby nagle się okazuje, że prawnik nie jest do niczego potrzebny. Niestety, to jest przykre, ale tak może być. Jeżeli to jest fajny biznes i w nim są wspólnicy, wy jesteście founderzy w takiej spółce, wszystko jedno, czy macie większościowy pakiet, czy mniejszościowy, ale jest duży, jakiś istotny. I wy jesteście sercem tej spółki. A biznes się kręci, rozwija się i widać, że za chwilę będzie warty 100 milionów. To wojna z wami jest cholernie niezręczną sytuacją. Wyobraźmy sobie, że jest jakiś inwestor i on chce zapłacić te 100 milionów i fundusz już widzi, że wychodzi razy 20 z tej spółki po 3 latach. I nagle się okazuje, że jest skonfliktowany z własnym, ze wspólnikiem. Tak? Żaden poważny inwestor nie kupi spółki, w której wspólnicy są na siebie wściekli i walczą. Co więcej, jeżeli wy jesteście w zarządzie takiej spółki, a fundusz najczęściej jest tylko w radzie nadzorczej, to przecież, żeby kupić spółkę właśnie trochę większą niż mikroskopijną, mikroskopijnych w ogóle nie kupują, prawda? Tylko musi to być co najmniej już jakoś tam prosperujący biznes. Żeby kupić taką spółkę, co trzeba zrobić? Audyt. Kto ma ten audyt przygotować? Kto ma przygotować spółkę do sprzedaży? Kto ma tłumaczyć wizję? Kto ma pokazywać wyniki? No zarząd, czyli founder najczęściej. I teraz taka sytuacja, że zapisy umowne, patrzycie na nie z przerażeniem i myślicie sobie, kurczę, ale podpisałem te 3 lata temu, kiedy nie miałem nic, a teraz zupełnie by to inaczej wyglądało, ale macie jeszcze tą dźwignię, że ta spółka funkcjonuje dzięki wam. I to jest pozycja negocjacyjna, którą jak nie ma innego wyjścia, to trzeba wykorzystać z całą bezwzględnością. Okej, widzę, że jest jeszcze parę pytań. Dobrze, to może ostatnie te 2 pytania tak na szybko i zostawimy już to pewnie na networking. O, to mi, powinienem zostać koszykarzem. To ja chciałem spytać, czy w praktyce czy często wychodzi, że jest dużo takich dodatkowych emisji udziałów? Czy to raczej jest tylko tak, że kiedy wchodzi tam, nie wiem, kolejna jakaś runda, kiedy kolejny VC wchodzi, to jest taka emisja? Czy nie wiem, jak na przykład wspólnicy się umówią na ileś udziałów i chcą kolejnego wspólnika, który ma być, nie wiem, programistą powiedzmy dodatkowym, to robią dodatkowe 5% emisji. Czy to jest kosztowny proces, czy raczej może być tego dużo? Nie ma tutaj absolutnej reguły, tak? Znaczy, najróżniejsze sytuacje życiowe się zdarzają. Fakt jest taki, że jak już fundusz wchodzi do spółki, to tworzy się pewien układ, znaczy właśnie jest jakby zbudowana umowa spółki, umowa inwestycyjna, która jest bardzo mało elastyczna najczęściej. Tak? Znaczy ona przewiduje bardzo konkretne ustalenia między wspólnikami i oczywiście nie ma żadnego problemu formalnego, żeby ją zmienić, dodać nowego wspólnika, czy branżowego, czy finansowego, czy właśnie dodać kogoś, czy nie wiem, no, wciągnąć jakiegoś człowieka wartościowego do spółki, dać mu jakieś udziały. Często to rzeczywiście jest kosztowne w obsłudze. Ale absolutnie można tak robić i tak się zdarza. Nie potrafię panu powiedzieć jakoś statystycznie, że to się często zdarza albo rzadko. Generalnie też fundusze się zgadzają bardzo często na to, że jeżeli mamy oprócz founderów, mamy jakąś grupę kluczowych pracowników, może nawet nie od razu, bo na przykład na początku startup jest malutki, ale po 2-3 latach urósł i zatrudnił 3 dziewczyny super fajne i one są kluczowymi pracownikami, to wszyscy rozumieją, że trzeba im tam 0,5% udziałów, 1% udziałów motywacyjnie dać. I fundusz się zgodzi na to, żeby troszeczkę się posunąć i dać. Może nie zawsze, tak? Ale jakby tak się zdarza i takie motywacyjne programy są wdrażane i to już właśnie po inwestycji, a nie przy jej okazji. Różnie. Wielkie dzięki. Ostatnie to pytanie obiecane i szybkie pytanie, szybka odpowiedź i lecimy dalej. Ja mam pytanie odnośnie takiego wehikułu jak Fundacja Rodzinna. Czy sądzi pan, że to jest coś, co warto założyć i po to, żeby było właścicielem formalnym tak naprawdę tego startupu, a founder gdzieś tam jako fundator? Akurat się tworzę teraz jakąś fundację rodzinną, ale muszę powiedzieć, że to jest dla ludzi, którzy już zarobili bardzo dobre pieniądze. To zupełnie nie widzę łączności ze startupami. Być może okaże się za chwilę, że jak to często u nas, każdy nowy twór przydaje się do jakichś kombinacji podatkowych i nagle się okaże, że każdy startupowiec zakłada fundację rodzinną. Ale na razie nie, czy tak
fundamentalnie zupełnie mi to nie pasuje jedno do drugiego. Najpierw trzeba zrobić dużą firmę i jeszcze najlepiej właśnie nie mieć sukcesji, czyli dzieci nie chcą w niej pracować. I wtedy, jak już właśnie wartość tam jest taka ośmiocyfrowa, a najlepiej dziewięcio, to wtedy do fundacji rodziny. Ale to taka kolejność. Dziękuję bardzo. Fantastycznie, jeszcze raz wielkie brawa. To był Olgierd Porębski z kancelarii Porębski Partnerzy. Ja tutaj, Olgierd, daję tobie jeszcze naszą pamiątkową bluzę, auli. Możesz w niej przyjść za miesiąc na naszą aulę na Barce. Mam nadzieję, że wam się podobała ta część, bardzo praktyczna. Olgierd ma tą zdolność, że łączy nie tylko w sobie te umiejętności właśnie i dużą wiedzę prawniczą, ale również biznesowe, dlatego też tak fajnie potrafi reprezentować funderów. My szukaliśmy właśnie kogoś takiego i tym sposobem też już od paru lat razem współpracujemy. A teraz przed nami czas na debatę. Na debatę z udziałem BeValue oraz Wellbe o tym, jak negocjować z funduszem VC. Na tej debacie też będziemy rozdawać darmowe bilety na InfoShare dla tych osób, które w fajny sposób będą próbowali może zagiąć naszych panelistów. Także już w tym momencie zapraszam. Dariusz Milewski, Paweł Chrzan, Wellbe i Marcel Animucki, Maciej Balsewicz, BeValue. Przywitajmy ich gromkimi brawami i rozpocznijmy naszą debatę. Zaraz wam tutaj dam mikrofony. Siemka. Tak, proszę. Przyszliśmy tak, dzięki. Tak, wymieszajmy się, żeby było trudniej. To już zostawiam. Scena jest wasza. Jak będziecie mieć pytania, mówię śmiało, nie wahajcie się ich zadać. Dobra. Dzięki wszystkim też za uczestnictwo i za to, że możemy dzisiaj tutaj właśnie poprowadzić tą debatę. My mamy taki pomysł na tą debatę, żeby ona była bardzo inkluzywna, żebyście mogli też zadawać pytania i jeśli jakieś tematy was bardzo intrygują, to też w trakcie dawajcie znać, żebyśmy mogli w miarę na bieżąco je poruszać. My przygotowaliśmy kilka takich punktów początkowych i takich talking pointsów, żeby mieć pewien koncept na tą całą dyskusję, natomiast no, celem jest to, żebyście wy jako uczestnicy zeszli maksymalnie dużo dowiedzieli i my żebyśmy mogli przekazać no, tą naszą wiedzę możliwie jak najbardziej efektywnie. Celem jest, żebyście nas zaginali, żeby bilety na InfoShare poszły. Tak. Ale może też nie przesadźcie, bo tutaj siedzą nasi najnowsi inwestorzy, więc wiecie, tak by... O kurde, czy to oficjalne? Tak, to właśnie może na początek przedstawię ja jako powiedzmy moderator dzisiejszej dyskusji. Reprezentuję co prawda BeValue, ale jako BeValue to też jest Maciek Balsewicz, założyciel i managing partner. Po mojej lewej stronie jest także Paweł Chrzan, współzałożyciel Wellbe i po prawej stronie od Maćka jest także Darek Milewski, jego drugi co-founder. Więc no pierwszy punkt, który tak myślę, że warto tutaj poruszyć, no to jest po części też dotykający tego, to, co nasz poprzedni panelista mówił. Jak szukać, z kim rozmawiać i co charakteryzuje dobry fundusz, czyli de facto perspektywa zarówno spółki w procesie fundraisingu, jak decyduje, z kim chce rozmawiać, dlaczego podejmuje się rozmowy z danym funduszem i czego szuka u funduszy. A później też możemy z perspektywy właśnie funduszu, jak wygląda pozycjonowanie się na rynku. Jasne, więc ja z miłą chęcią zacznę. Czy wydaje mi się, że jednak większość tych deali, duża część tak naprawdę idzie z jakiegoś oryginalnego networku, tak? Czyli jednak takie spotkania jak to i ogólnie takie wychodzenie już bardzo wcześnie, budowanie tych relacji jest bardzo, bardzo ważne. Ten nasz deal chociażby jest też takim tego przykładem, ale też właściwie wszystkie nasze rundy finansowania były jakoś z networku. I on się oczywiście rozbudowuje, więc bardzo często no, warto rozmawiać z funduszami mniej lub bardziej formalnie, nawet kiedy jesteśmy jeszcze pod pewien fundusz za mali. No i później już wybierając ten fundusz, na pewno warto złapać taki flow.
No bo fundusze mają różne tezy inwestycyjne. Tak? Niektóre bardzo lubią takie skalowanie bez trzymanki na przykład. Tak? Niektóre bardzo mocno patrzą na tech i oni chcą, żeby ten pitch tech był tylko i wyłącznie de facto roadmapą produktową. Niektórzy preferują jakiś bardziej zrównoważony rozwój. I musimy poszukać funduszu, który de facto ma taką tezę, ma mniej więcej później taki network następnych funduszy, żeby właśnie nas efektywnie wesprzeć. No i to, co jest najlepsze pewnie w funduszu i te, takie niepodważalne, no to na koniec dnia warto spojrzeć na show me the money, tak? Czyli wasze exity, kto później może zainwestować w waszą spółkę, tak? Czyli jak fundusz jest w stanie was później de facto powiązać z następnymi funduszami. Ja bym powiązał kropki, jak wybrać fundusz i tytuł jest jak negocjować z VC, to bym wybrał fundusz, którym jest najłatwiej negocjować. Taki żart. Ale oczywiście to często się niestety nie spina. Ten sensowny fundusz nie jest może najłatwiejszym negocjatorem, ale też pewnie nie powinien być crazy, jeżeli chodzi o żądania, nie? No bo ten taki bardzo szarki fundusz może szukać upside'u nie tam, gdzie on jest, to znaczy w umowie inwestycyjnej, w tym przycie to nie tam się szuka zwrotów, to znaczy zwrot się szuka w biznesie i w talentach funderów czy w wielkości rynku, a umowa no to jest jakiś tam element wiążący i ona po prostu musi być zawarta, tak, więc często pierwsze fundusze czy świeże fundusze próbują tam się trochę prężyć na tych umowach i być tacy super street smart i tam wyciągać różne małe rzeczy, bo myślą, że będą cwańsi od rynku. Natomiast na koniec dnia to wszystko nie ma znaczenia. Decyduje rynek i funderzy i fundusz może jedynie pomóc gdzieś tam operacyjnie czy właśnie strategicznie i tam podziałać, nie? Więc jakby tutaj jak wybrać fundusz? Pewnie przez pryzmat tego właśnie, co Paweł wspomniał, jak ja mam styl jako founder, to znaczy, bo nie każdy musi budować tego unicorna czy jakąś tam petardę, rakietę, można budować dużo spokojniej biznes. Na tej osi jest cała masa różnych opcji, więc do tego trzeba dopasować fundusz od jego charakteru, zwrotu, jego track recordu, od tego, jakie mają skille i doświadczenie GP-si, czyli partnerzy funduszu i team. Co mówią ich funderzy z portfela i ich otoczenie? No bo to są tacy, no, można powiedzieć, wspólnicy. Znaczy ja to trochę uważam, że taki pieniądz VC typowy w układzie, zaraz do tego dojdziemy, to jest trochę taki quasi dług de facto niż typowy wspólnik, ale zaraz pociągnę, dlaczego tak uważam, ale generalnie jak to ma być ten quasi wspólnik, to żeby był sensowny, nie? Jasne, dzięki. No to tak dopełniając sobie trochę to pytanie i tą odpowiedź, no to co warto optymalizować właśnie w rundzie z perspektywy spółki, czyli na czym się skupiają spółki i jak to wygląda z perspektywy funduszu, no bo tak z mojego doświadczenia zauważyłem, że to różnie wygląda. Spółki skupiają się na różnych aspektach i często to nie jest to samo, na czym patrzą fundusze. Jak to? Tak, jasne. To znaczy myślę, że jak w każdym jakby procesie i w rozmowach z funduszami, no oczywiście my zwracamy uwagę na w dużej mierze też na to, żebyśmy też mogli mieć też dużo decyzyjności i też mogli wspólnie to decydować na partnerskich zasadach i na tym nam najbardziej zależy. I staramy się tak optymalizować, mówię się o optymalizacji tutaj, żeby wziąć pod uwagę interesy zarówno istniejących inwestorów, nowych inwestorów i naszych. I jakby myślę, że tutaj jest to kluczowe. Nie? Tak, ja tutaj pewnie dopowiem dokładnie to, co mówi Darek, tak, że te jakby nawet miliony, dziesiątki milionów w wycenie, jakieś później punkty procentowe, nie zawsze mają takie znaczenie. No, znaczenie ma ten exit, tak? I znaczenie ma ten alignment po prostu wspólników, którzy dążą do tego samego celu. Ja jeszcze dopowiem coś takiego. Mówiliśmy o standardach term sheetowych czy umów i
Jakby standardy są oczywiście ważne, żeby mniej było takich trochę edge case'ów, że jest jakiś fundusz, który zupełnie coś wymyślił nie z tej ziemi, ale ja bym sugerował troszkę funderom, może nie wyrzucić do kosza, ale wyjść poza standardu. Jakby te wszystkie zasady, które są w tych, ktoś to przyniósł, my to przyjęliśmy i trochę tak jak to z tym dowcipem o tym, że kroi się ciasto wkładając do piekarnika przez kilka pokoleń, ale już nikt nie wie, dlaczego to się kroi. Nie? Tak samo z niektórymi zapisami tych umów inwestycyjnych. Tak naprawdę jest cała masa rozwiązań, które nie musi się stosować. Ja mam na przykład umowę, gdzie my jako inwestorzy jesteśmy de facto pure taki common shares, tak? Czy tam nie mamy nic. Ale to było kosztem jakiejś wyceny i okej, to był pewnego rodzaju deal, tak? Mamy transakcje, że akurat no może są prawa do wyjścia, ale nie ma zupełnie uprawnień wobec funderów. Mamy umowy, gdzie są dosyć istotne uprawnienia, ale już pewnie, nie wiem, może wycena była inna i tak dalej. Jakby tych rzeczy jest cała masa i tu trzeba sobie w pierwszej kolejności powiedzieć, co dla mnie jest ważne, czego ja się boję, nie? Czy może wycena być ważna, ale to jest tylko jeden element, moja niezależność, a może corporate governance, które narzuca fundusz, nie jest złe, bo ja potrzebuję takiego trochę starszego opiekuna, który będzie mnie tam za rękę jednak trzymał, a może nie chcę tego absolutnie i tak dalej, i tak dalej. Może draga nie chcę, no to wtedy trochę się rynek zawęża de facto, no bo tych funduszy to jest jakieś tam świętość, nie wiem, dlaczego? My też wrzucamy draga, ale to tak jak tutaj mecenas mówił, to jest takie trochę właśnie wirtualne prawo. Pewnie to motywuje, żeby rozmawiać o wyjściu, że to sygnalizuje, że fundusz musi wyjść i wszyscy muszą wiedzieć, hej, my mamy prawo do wyjścia, ale tak naprawdę nic nie musi być w tej umowie, to zależy od popytu i podaży. Jeżeli mam świetny biznes, jestem świetnym funderem i mogę gadać z każdym, to mogę sobie wymyślić naprawdę bardzo lekką umowę. Tak bym to podsumował. Czego się baliście przy waszych procesach fundraisingowych? Znaczy, my generalnie właśnie baliśmy się decyzyjności, paradoksalnie głównie, tak? Decyzyjności i później jak ona wpływa na kolejne rundy. No bo też żebyście wiedzieli, pewne zapisy, im bardziej one są powiedzmy właśnie nietypowe, tym bardziej będą później nietypowe dla następnych funduszy. Tak, więc to ma na pewno znaczenie. A propos właśnie takich zapisów, o których tutaj mówił Maciek, czy wcześniej mecenas, jak drag along, no też bardzo ciekawe jest to, że niektóre rzeczy, które nie mają stricte mocy prawnej i taki trochę boilerplate w umowie, ma znaczenie, no bo my się na coś umówiliśmy, tak? I to jest tutaj zapisane i to jest co do zasady nasza umowa i my będziemy ją jakoś realizować. I tak powiem wam, że od środka mi nigdy nie groził właśnie zapisami w umowie, tylko raczej, że na coś się umówiliśmy i później raczej negocjujemy, co to ma oznaczać na koniec dnia, tak? I dlatego te zapisy paradoksalnie mają znaczenie. Jasne. Czy właśnie są pytania, tak? Tak, zachęcamy, bo te bilety trzeba rozdać tam. Tak, w sumie. A na jaki zapis w umowie byście się nigdy nie zgodzili? A to jest pytanie do spółki czy funduszu? Do obu. Dobra próba. Myślę, że z perspektywy funduszu myślę, że ciężko byłoby przejść zupełny brak liquidation preference, czyli brak preferencji przy likwidacji spółki, przy sprzedaży spółki. No chyba, że właśnie są jakieś specjalne case'y. Mamy jedną spółkę, w której właśnie mamy takie zapisy, ale to jest związane z faktem, że i założyciele też partycypowali w inwestycji i generalnie to był po prostu taki bardzo właśnie niestandardowy deal. W sumie pamiętam tak, bo naszą rozmowę w miarę niedawną, no u nas to był tag-along tak naprawdę, tak? Czyli że de facto można nam sprzedać udziały do inwestora bez naszej zgody. Znaczy i fizycznie troszeczkę tak jak tłumaczył to mecenas, bardzo trudne, no ale jednak mimo wszystko w jakiś sposób możliwe i pewnie coś takiego nie byłoby. I ja myślę też, że jakieś nieograniczone reps and warranties to też druga jest rzecz, dokładnie. Tutaj nie? Też jest zawsze dyskusja na ten temat, także myślę, że to.
Ale też dodam, że na Reps and Warranties kiedyś mi się transakcja wyłożyła, bo z kolei podstawowych funder niż u Reps and Warranties na sobie osobiście, co teraz patrzę trochę może inaczej, ale wtedy mi się wydawało, że może to jest jakaś taka ucieczka, może taki trochę brak odpowiedzialności, bo no, trochę te odnoszenie się do standardu. Ktoś to wymyślił z jakiegoś powodu, tak, że jak dajesz oświadczenia, no to często oświadczenia są i na spółce, i na założycielu prywatnie, no bo to jest takie no, powiązanie. Spółka jest wirtualnym bytem, tak, a tam funder się chciał od tego stanowczo odciąć. Miał do tego prawo, natomiast tutaj się nie dogadaliśmy, bo brakowało gdzieś tego tutaj zaufania do niego, nie? Też jak pamiętam, akurat tamten funder, on poprzedniemu funduszowi dał te zapewnienia, nam już nie chciał dać i wtedy to też jest taka sytuacja, że co warto pamiętać, że jeśli coś już ma precedens, to lubi być kontynuowane. Nie? Tak, czyli... Nikt nie chce dostać mniej niż ktoś dostał wcześniej. Dokładnie. Natomiast w tych repsach to jeszcze dopowiem, warto do sprawdzenia, no bo w rzeczywistości później operowania spółki jest... Gray area na pewno, tak? Więc bardzo łatwo daje się warranties na coś, czego jest człowiek pewien. Trudniej się daje na rzeczy, które no wydaje nam się, że zrobiliśmy dobrze, ale regulator może myśleć inaczej. Tak więc to jest pewnie ten element jakiś czasem sporny, powiedzmy. Mogę? Dobra, cześć panowie. Liquidation Preference akurat miałem okazję omawiać z Marcinem Bemę, jak walczył z Giza Ventures i powiedział, że to jest zapis, którego trzeba jak najbardziej unikać, jak najszybciej. I w sumie no to jest pytanie, dlaczego o to fundusz walczy i dlaczego przecenia tak bardzo mocno swoją inwestycję względem tych, którzy zainwestowali wcześniej, czy to founderów, czy angeli. A tak naprawdę oni więcej zaryzykowali niż wy ryzykujecie, wy nie ryzykujecie swoich pieniędzy. No, no to jest właśnie ten liquid pref, to jest sedno jakby funduszy VC. Tak jak mówię, my mamy przynajmniej jedną albo dwie transakcje, gdzie nie mamy tego, ale jakby to jest de facto pewnego rodzaju dług, nie? I ten liquid pref to pokazuje, że w przypadku jak nie pójdzie i jest za mała, za krótka kołdra, no to ja się nią nakrywam, a ty zostajesz bez. To znaczy, że ja mam pierwszeństwo, bo ja jestem z zewnątrz, ja ci daję, ja ryzykuję bardziej, to znaczy, bo ja ryzykuję kapitałem, no ty funderze, to jest twój job, żeby ryzykować, to jest twoja jakby podstawowa jakby działalność. No i to inaczej, gdyby to było na common shares, to jest alternatywa, no to by było tak, że kapitał versus praca, no to nie jest, to by było na tym samym mianowniku, nie? A jednak kapitał jest inaczej wyceniany. Jest to dobre pytanie, nie? Ale jest to bardzo silny fundament tej branży i nie wiem, czy na razie nic nie wygląda na to, żeby to jakoś ktoś odchodził od tego na masową skalę. Nie widzę tego. Z drugiej strony jest też konkurencja w branży VC, więc może przy najlepszych dealach może to się zacznie wydarzać powoli, ale jest to silnie ugruntowane w branży, nie? I teraz to widać problem, jaki się pojawia, bo w momencie jak wyceny startupów spadły o 50-80%, to często ten preferred capital, czyli ci, co mają uprawnienie do liquid pref, to jest mniej niż była wycena ostatniej rundy, nie? I tak naprawdę wycena pozwala pokryć jedynie ten liquidation preference, no i się zaczyna problem, bo jak teraz zebrać rundę, nie? De facto trzeba cały zrestrukturyzować cap table i ten model zaczyna trochę pękać, nie? Także to jest, no, to jest jeden z fundamentów tej branży, natomiast jest to właściwe pytanie, nie? Myślę, że takie bardzo proste uzasadnienie to, że koszt kapitału i plus to, że ktoś wchodzi później, tak, że funderzy włożyli monetarnie mniej i oni wchodzili wcześniej, więc jak nawet przy danej wycenie, to ich kapitał jest zwrócony ileś razy więcej, natomiast fundusz musi odzyskać w pierwszej kolejności włożony koszt. Nie? Tak po prostu jest ta branża skonstruowana. Ja bym też jeszcze może dodał tylko tak, że no jeśli... mówimy o likwidacji, liquidation preference, no to tak naprawdę mówimy o zmniejszaniu też wycen, no bo jednym z głównych powodów, dla których fundusze są w stanie akceptować, że spółka dzisiaj jest warta x milionów złotych, chociaż dobrze wiemy, że nie jest, bo nikt by jej nie kupił za te pieniądze, jest fakt, że mamy preferencję przy jej potencjalnym upłynnieniu. Więc tak naprawdę bez tej preferencji ta spółka jest dla nas automatycznie mniej warta, bo jest realna, która realnie jest warta, nie? A pieniężnie jest to po prostu w tym momencie małe jeszcze.
Znaczy, ja tutaj zaskakująco stanę po stronie VC-ków. Ja uważam ten zapis za sensowny, bo faktycznie te późniejsze rundy bardzo pompują wyceny i są też duże, tak? To na przykład 25% na wycenie 100 milionów i później ta spółka okazuje się, że jest warta 25 milionów. Chwilę później zmienia się sytuacja finansowa, więc de facto większość wartości spółki to jest ten kapitał, który ten ostatni VC-k włożył. No, on musi go jakoś odzyskać, to jest w sumie zrozumiałe. No jak ktoś rozmawia z VC, no to zakłada, że będzie dobrze lub bardzo dobrze. To zresztą jest naturalna cecha wszystkich przedsiębiorców i inwestorów zresztą. Więc jak ktoś zakłada, że będzie średnio albo kiepsko, no to pewnie nie powinien iść z VC, nie będzie miał wtedy liquidation preference, nie? Cześć, fajnie się na was patrzę, bo teraz tak mówicie jednym głosem, takie happy couple po udanym dealu, ale mam pytanie, czy tak było od samego początku, albo i z perspektywy VC, i z perspektywy spółki, czy były jakieś takie momenty, gdzie myśleliście, że ten deal się po prostu wysypie, że do tego nie dojdzie, czy może cały czas było tak jak teraz i od początku się tak fajnie dogadywało? Kto odpowie pierwszy? To był z kategorii friendly deal, ale to... Jak myślę, że jak się dogadują strony, no to jest łatwiej zrobić deal, nie? I to generalnie raczej my nie mamy chyba historii zbyt wielu transakcji, w których, no nie wiem, szło bardzo jak po gruzie, bo im bardziej idzie, tym bardziej się człowiek przekonuje, że raczej chyba nie warto. Ale też nie było to jakaś mega szybka transakcja. A więc... czy tu były jakieś schodki, ale to trochę, bo tu już jednak było też parę innych stron i to trzeba było trochę zsynchronizować, ale to wokół tego było pewnie trochę schodów. Tak, może dopowiem, bo jakby my już mamy pewną historię też inwestycyjną, więc i mamy Angeli on board, mieliśmy dwa fundusze on board wcześniej już, więc oczywiście zawsze są rozmowy na temat governance, o które był tutaj pan mecenas też poruszał, więc kwestie oczywiście, no oczywiście zawsze są pewne strony, które mają jakieś nabyte już prawa i ciężko z tych praw często zrezygnować, czasami sytuacja tego wymaga, więc zawsze oczywiście są dyskusje na temat restricted matters, różnych spraw, które ktoś chce mieć weto, albo nie chce mieć, albo ktoś nie chce się zrzec pewnych zapisów, więc jakby tutaj zawsze są dyskusje, ale wszystko było, odpowiadając na pytanie, w bardzo dobrej atmosferze i takiej konstruktywnej dyskusji, także... Myślę, że też my jako fundusz raczej staramy się być dość otwarci, jak widzimy transakcje, w sensie, że raczej już na etapie gdzieś tam rozmów mówimy, jak widzimy zarówno podejście do wyceny, jak widzimy podejście do warunków i generalnej całej transakcji, więc trochę, żeby unikać właśnie niespodzianek, bo my raczej patrzymy na efektywność czasu, nie? I jak my gramy w grę pod tytułem zamykanie deali, a nie negocjowanie. To są, niektórzy lubią grać w grę negocjowanie długo, ale to nas to nie bawi, nie? Bo to jest trochę strata czasu. Ja mam takie pytanko bardziej nie z perspektywy samych aspektów prawnych, tylko przykładowo przygotowanie się do negocjacji, ale jak określiliście, żeby nie tracić czasu, to trzeba być dobrze przygotowanym. I przykładowo, jeżeli founder ma w swoim zespole różnych ludzi z różnych zakątków świata, z różnymi umiejętnościami, w tym tłumacza, i może przedstawić w bardzo konkretny sposób pozyskiwanie użytkowników, jak i docelowych klientów w bardzo szybkim czasie i przedstawienie do tego wszystkiego na wykresach, w tabelach, w Excelu, to czy taki aspekt jest bardzo ceniony wśród właśnie VC? Jaki jest founder przygotowany względem różnych państw, jakby od razu chciał skalować biznes za granicą? No tak, no to dla VC, które szukają eksponencjalnego wzrostu, to budowanie produktu, który od razu jest z myślą globalny, jest jak najbardziej poszukiwane. To myślę, że Polska mimo wszystko jest mała, żeby tu zbudować biznes. I to jest problem często deali VC, bo się robi często transakcje i pewnie u nas też w portfelu są na spółkach, które jednak są w Polsce i raczej z tej Polski nie mogą za bardzo wyjść, bo to trudno jest zrobić coś poza Polską, tak mówmy się szczerze, nie? Więc to wtedy się pewnie zrobi może maksymalnie 10x, a nie 100x, nie? To tak można powiedzieć. A jeden z funderów mi kiedyś powiedział, że jeżeli się robi taki online'owy biznes, taki mówi się light touch, czyli taki bardziej pure online, to powiedzmy trudność robienia biznesu za granicą jest może 30% trudniej, a upside jest 100% czy 200%, tak? No bo wiadomo, że jest nieograniczony rynek, więc jakby trudność jest nieproporcjonalna do upside'u z tym związanego.
Mam takie kolejne pytanko. W momencie, kiedy founder mówi VC, że uczy bardzo mocno swojego tłumacza pitchowania w różnych zakątkach świata, w różnych językach, a załóżmy tłumacz zna do 10 języków. Pitchowanie przez tłumacza to brzmi egzotycznie dosyć. Jeszcze raz? Pitchowanie przez tłumacza do funduszy brzmi dosyć egzotycznie. Ale nie chodzi o to, że tłumacz pitchuje. Tłumacz jest w różnych zakątkach na świecie i można powiedzieć zdobywa już kontakty i zaufanie w różnych hubach startupowych, gdzie są różni founderzy, a to są potencjalni użytkownicy. Czyli chyba rozumiem tak w tym sensie, że chcesz zbierać tutaj ten może hipotetyczny scenariusz VC-ki po prostu ze wszystkich rynków, na których spółka chce operować, tak? Ja myślę, że to nie ma jakiegoś wielkiego znaczenia. W sensie generalnie im więcej masz powiedzmy krajów w spółce danej, czyli funduszy z różnych regionów, no to tym bardziej to się robi skomplikowane. I tak naprawdę no trochę w pewnym momencie sprawia się, że wszystkie spółki nie bez powodu przechodzą no, do jakichś innych powiedzmy jurysdykcji, no bo po prostu są to bardziej dostosowane do powiedzmy różnorodnych funduszy i tak dalej. Ale generalnie z perspektywy funduszu nie ma zbyt dużego znaczenia, że ktoś zbiera z wielu krajów. W sensie to nie ma, to nie jest żaden punkt, nie? Dodatkowy. No dobrze, to może kilka. A jest kolejne pytanie, tak? Bilety chcą się rozejść. Jest zacięta walka o bilety na InfoShare. Wspominaliście, że mimo udanego dealu nadal się pojawiały te negocjacje i czy bylibyście w stanie zdradzić, jakiej kategorii, jakich tematów te negocjacje dotyczą? Najczęściej. Znaczy u nas to w ogóle ten deal zaczął się dość specyficznie, no bo nasza spółka była w fantastycznym miejscu i byliśmy zaraz po dealu, ale mieliśmy pewne napięcia w akcjonariacie i trochę na kanwie tego i wsparcia nas w tym wszystkim, ten deal zaczął się dziać w ogóle, co jest bardzo pewnie specyficznym scenariuszem i na pewno wygenerował później jakieś emocje. No i fajnie to wszystko tak naprawdę sobie później już dopinaliśmy, no ale jest to, ta specyfika tego dealu od razu generowała pewne emocje, tak? A już teraz w trakcie współpracy po ogarnięciu tego akcjonariatu? Sorry, możesz powtórzyć? Bo wspominaliście, że macie tematy, które wymagają negocjacji, tak, między funduszem a wami i jaki najczęściej to jest temat, który się pojawia? No to obszar to są takie cztery myślę, takie główne. No to cały aspekt governance'u w spółce i to ma wiele, wiele wymiarów. Drugi to jest temat liquidation preference, który był poruszony. Trzeci to są, no też ten temat reps warranties też jest zawsze jakoś tam na agendzie. I czwarty... Szczerze, ja powiem też, że straciliśmy bardzo dużo czasu na boilerplate troszeczkę, tak? On ma znaczenie, tak? Ale no bardzo dużo zapisów i my, no niestety trochę tak wygląda, że w pewnym momencie prawnicy troszeczkę rozmawiają z prawnikami i to bardzo wydłuża proces. Tak, właśnie, może byśmy do tego przeszli właśnie, że no jak to wygląda, gdy prawnicy przyjmują trochę proces inwestycyjny, jak tego uniknąć i jak wtedy interweniować, bo z naszej perspektywy jako funduszu to często zaczyna być frustrujące, kiedy bardziej z prawnikami rozmawiamy niż z założycielami. To tak jak ja chyba wam powiedziałem, don't let the legal team hijack the process. Nie? Jakby to jest bardzo ważne, żeby pamiętać o tym, że prawnicy są dla biznesu, a nie biznes dla prawników. Jakby to o tym trzeba pamiętać. Więc zawsze są takie momenty, kiedy... No. Znaczy nasz prawnik jakby uważamy, że wspiera nas fantastycznie i doskonale rozumie realia naszego biznesu, ale... Ja myślę, że czasami jest taka chęć, czasami to nawet podświadomie wychodzi chęć udowodnienia sobie nawzajem po prostu, że ktoś ma rację i czasami my mieliśmy takie dyskusje, że jakby widzieliśmy dyskusje między prawnikami, które widzieliśmy do niczego nie prowadzą, trzeba było zrobić step back, porozmawiać razem po prostu we dwójkę i ja później rozmawiałem z naszymi prawnikami, Marcel ze swoimi, no i rozwiązywał się problem. Tak, to trzeba podziękować Marcelowi, faktycznie parę razy było coś takiego, że prawnicy, ale nie, wy to musicie mieć, a Marcel nie musimy. Tak, tak. No. Cześć. Ja mam pytanie o takie insighty w sumie do obu stron. Czy benchmarkowaliście się jakoś i też pytaliście podobne spółki albo podobne case'y,
u startupów, które przechodziły przez coś i czy funderzy się dzielą taką wiedzą i to samo do VC-ków, czyli czy VC-ki pokazują best practices i się dzielą, żeby to był zdrowy deal, czy bardziej jakby to jest takie chowane i za dużo się nie można dowiedzieć, każdy jak najmniej chce uchylić rąbka tajemnicy? Znaczy VC ma tą przewagę, że ma tą asymetrię wiedzy, bo taki aktywny VC jak my, który widział pewnie kilkadziesiąt transakcji, a kilkaset tych term sheetów, to my możemy na tej wiedzy sobie wytworzyć obraz rynku i zobaczyć, gdzie my chcemy być, albo gdzie jesteśmy, gdzie są inni, jakie są edge case'y, nie? Jacy są ludzie najbardziej funders friendly, a jacy najmniej funders friendly, co pomiędzy, nie? Można sobie wyrobić opinię. Funderzy nie mają tej wiedzy tak dokładnie i są w tej takiej troszeczkę słabszej pozycji, co bywa przez fundusze oczywiście lewarowane często. No, aczkolwiek też jest dzisiaj cała masa rzeczy dostępnych i fundusze, i prawnicy, kancelarie publikują, czy Startup Poland, te wszystkie dokumentacje transakcyjne, więc można tam dużo rzeczy znaleźć, aczkolwiek to trochę narzuca wizję, to jest benchmark, tego się trzymajcie. I tu ja zachęcam, żeby wychodzić spoza tego benchmarku, bo nie ma jednego standardu. Natomiast tak, no, na pewno... My znamy zakres rzeczy na rynku, jakie są możliwe, a spółka no to musi pewnie funderzy wśród funderów sobie trochę synchronizować wiedzę, nie? Tak, zdecydowanie. I ja powiem wam, że teraz wiele w ogóle VC-ków polskich i zagranicznych no, opublikowało swoje term sheety na przykład, tak? W sensie bez nas spółek, ale to jest nasz term sheet, on wygląda zawsze tak. To jest też w pewnym sensie strategia negocjacyjna oczywiście, ale... Ja pamiętam czasy, kiedy były wyścigi na coraz bardziej elastyczne term sheety, a potem przestały być publikowane. A jeżeli chodzi o dostęp do tej wiedzy funderów, no to najtrudniejszy moment to jest tak naprawdę ten pierwszy deal, bo później no, wszyscy funderzy, których znam, a znam ich naprawdę bardzo, bardzo wielu, a no właśnie znam ich, bo jestem sam founderem i jakoś wpadacie w tę maszynkę i poznajecie tych founderów i founderzy to są zazwyczaj osoby jednak ekstrawertyczne, które dzielą się tymi informacjami i ta wiedza naprawdę tam krąży. No najtrudniejsze jest ustrukturyzowanie sobie tego przy tym pierwszym dealu, kiedy jeszcze w tym wszystkim de facto nie jesteście tak mocno zanurzeni. Fajne jest zawsze podbijanie do tego fundera, który jest tam półkę wyżej, no bo on przeszedł tą ścieżkę i już patrzy trochę z góry. Zawsze to można fajnie dostać feedback. Plus tak całkiem szczerze, my dostaliśmy też bardzo dużo introsów właśnie od innych funderów do VC-ków, tak? Właśnie to też jest bardzo dobry sposób. Jedno pytanie, jeśli mogę, do panów z Biwalią przede wszystkim. Czy... z praktyki swojej znacie taki przypadek, żeby fundusz przejął zarządzanie firmą, spółką? Czy wy jakby widzicie taką potrzebę czasami, albo czy zastrzegacie w umowach taką sytuację, że w określonych tak underperformance czy coś w tym rodzaju i przejmujecie zarządzanie? Na takim etapie to ja trochę nie widzę tego, w sensie, że jeśli mamy spółkę, która ma kilkadziesiąt albo nawet kilkaset tysięcy złotych przychodu miesięcznie, to jest tak małe, że to tylko założyciele są w stanie robić tą spółkę na tym etapie. W Polsce słyszałem taką historię, że jeden z funduszy tych takich państwowych VC wokół firm państwowych powiedział, że na pierwszej radzie no jest minus 30, niedowiezione przychody, zwalniamy cię do funderów. Natomiast tam był też prywatny inwestor, mówi, no to zapraszam, kto teraz pociągnie ten biznes. No to już nie było chętnych, nie? Znaczy to jest oczywiście fikcja, nie? To znaczy i to też te corporate governance, ja tam jak najmniej chcę mieć formalnych obciążeń, to znaczy chcę wspierać biznes, ale przy 20-30 spółkach to jest niemożliwe, nie? Ale są oczywiście fundusze, które, aczkolwiek ostatnio słyszałem historię o takim case'ie ze Stanów, z Doliny, takim dosyć też głośnym, gdzie no tam też nie przebierają w środkach. Jeżeli tam już jest przy rundzie B, fundusze kontrolują i jest jakiś taki lider bardziej agresywny, no tam pozbywanie się funderów bywa i to taka jest normalna praktyka. Tam nikt nie bierze jeńców, nie? Więc jakby no tylko wtedy trzeba mieć dobry pomysł, co dalej, nie? Także to myślę, że na seedzie to jest mało prawdopodobne i to jest raczej zakopanie spółki lub no nie wiem, super szczęście, że się trafi jakiegoś late fundera, a później na kolejnych rundach no to już to się dzieje częściej, nie?
Też pamiętam, że swego czasu jeszcze wpisywaliśmy do termsheetu zapisy dotyczące potencjalnego wykorzystania CFO w spółce, czyli jeśli przykładowo mamy problem z raportowaniem albo generalnie finansowe sprawy w spółce często na takim etapie są bardzo chaotyczne i zostawione same sobie, no to jako fundusz chcieliśmy mieć jakby możliwość wprowadzenia takiej osoby do zarządu, żeby częściowo powiedzmy kontrolowała, co się tam dzieje. Natomiast po pierwsze nigdy z tego nie skorzystaliśmy, a po drugie tyle powiedzmy krwi było upuszczone na negocjacje tej kwestii, no bo fundusze bardzo, bardzo rygorystycznie bronili swojego zarządu i swoich powiedzmy kompetencji w tym aspekcie, no to że uznaliśmy, że trochę nie ma sensu o to walczyć, tym bardziej, że ostatecznie, no jeśli będziemy to robili przeciwko nim, no to też nie za bardzo to będzie jakiś pewnie skuteczny efekt. Ja tylko dodam, że no faktycznie takie sytuacje się zdarzają, ale to bardziej w modelu venture buildingowym, tak, gdzie ten fundusz oczywiście ma zdecydowaną większość. No dobrze, to jeszcze teraz może pytanie do Wellbe, założycieli. Czy mieliście jakieś aspekty prawne, którym na początku nie przykładaliście zbyt dużej wagi, ale z czasem okazały się znaczące? Może taka jedna sytuacja, która nie było ich za wiele, ale bo też nie był nasz jakby pierwszy proces, tak? Ale myślę, że to była kwestia związana z dotycząca zgód różnego rodzaju dotyczących angeli naszych, tak? I kwestia jakichś obaw, czy wszyscy będą jakby za tą transakcją i w ogóle kolejne zdarzeń, jaka miała być. To myślę, że to był taki temat, gdzie my znamy tych angeli, więc wiemy, że oni są bardzo pro spółka i że mieliśmy nigdy z nimi problemów, no ale nowy inwestor tego nie wie, tak? My ich znamy, on ich nie zna. Więc jakby tutaj to jest coś, gdzie mi się wydawało, że mniej czasu na tym spędzimy, a jednak okazało się, że spędziliśmy więcej czasu. Znaczy, ja dokładnie, no, mamy nawet nie problem z naszymi konkretnymi angelami, bo bardzo fajnie wspierają spółkę, ale to ryzyko właśnie, więc u nas te wzięliśmy pieniądze na wczesnym etapie bez wehikułu, więc im więcej osób w kapie, tym gorzej, o tak bym wam powiedział. No to jest później naprawdę operacyjny nightmare. My w pewnym momencie mieliśmy tam chyba ze 30 coś tych osób. Teraz mamy całe szczęście dużo mniej pod tym względem. No i naprawdę ktoś to później musi robić jednak i zarządzać tymi wszystkimi zgodami, aktami notarialnymi i tak dalej. Mam nadzieję, że system prawny w Polsce no nie jest perfekcyjny. To prawda, nie możemy sobie tego spisać w biurze na kartce, a tylko niestety notariusz ze wszystkim. Okej, okay, dzień dobry. Ja mam pytanie może takie bardziej z perspektywy funderskiej. Jak wygląda odpowiedzialność w przypadku, kiedy coś nie wyjdzie? Co mamy chęć, żeby wyszło? Czy technologicznie, czy coś się zmienia na rynku? Jak wygląda odpowiedzialność osobista funderów? Rozumiem, że wygląda bardzo różnie, ale co jest ok, czego się spodziewać, co jest przekroczeniem pewnych norm? To jest pytanie odnośnie jakiejś kwestii odpowiedzialności prawnej, czy odpowiedzialności? Tak. No to oczywiście no, jest oczywiście tak. No, większość jakichś takich rozsądnych umów inwestycyjnych w przypadku founderów opiera się o to, że no, founderzy mają reverse vesting, tak? Więc jakby jeżeli jest jakaś duża tragedia i founder nie współpracuje i nie chce czegoś zmienić, bo jest po prostu jest tunnel view na jeden jakiś tam temat i nie chce się w ogóle uczyć i czegoś zmienić, no to zawsze jest ta opcja atomowa, tak, że po prostu się rozstajemy i founder zostaje albo z niczym, albo z tym, co mu się zwestowało. No to jest jakiś taki scenariusz. Nie wiem, czy chcecie coś dodać. Znaczy ja też powiem, że pewnie jeżeli chodzi o tę odpowiedzialność prawną albo te repsy, o których rozmawialiśmy, bo zakładam, że to cię w dużej mierze interesuje, to taka fundamentalna zasada jest oczywistego zrozumienia, że to może nie wyjść. Tak? I to może nie wyjść przez 1000 powodów i na pewno są tam jakieś błędy, tak? No ale błędy w działaniu w dobrej wierze. Więc kiedy founder działa w dobrej wierze, no to nie słyszałem o tej sytuacji, że no może słyszałem o jakichś historiach, że ktoś tam kogoś próbował dociskać pomimo najlepszych intencji, ale zazwyczaj sytuacja jest taka, że jeżeli to są błędy naturalne dla operacji biznesowych,
to nie jest problem. Największy problem pojawia się wokół momentów, gdzie zrobiliśmy coś też bez wiedzy, działając w dobrej wierze i gdzie regulator się tak naprawdę, gdzie zrobiliśmy coś, co no, regulator uzna, że na przykład wymaga kary, tak, no to wtedy po prostu odpowiadamy jak zarząd, no i to jest zarząd zarządem, ale oczywiście w sytuacji, gdzie spółka jest w relatywnie dobrej sytuacji, no to inwestorzy starają się taką osobę wspierać też, tak, no bo to troszeczkę jak mówił mecenas, no, na tej osobie jest wartość tej spółki, tych osobach, tak. Tak, także są jakby pewne zapisy z poziomu KSH, odpowiedzialności zarządu, to jest jedno, no i drugie to, co jest w umowie inwestycyjnej, więc a to, co tam jest, to już kwestia jest tych sankcji, to już jest kwestia negocjacji i jakie są sankcje za poszczególne naruszenia, tak, to jest właśnie tematem umowy inwestycyjnej. Ale z perspektywy funduszu raczej się robi duże sankcje w bardzo małych przypadkach, w sensie bardzo niewielu przypadkach, żeby to było bardzo jasne, czego się nie robi. Znaczy normalny fundusz VC rozumie, że może nie pójść i może spółka upaść, tak? Jakby to jest jasne. Jeżeli jest dobra wola, nie ma złego zachowania fundera, to po prostu no, daje się spółce jak najłagodniej zamknąć. Natomiast jest cała masa, szczególnie w naszym regionie, takich nowych tworów funduszowych, które jakby z braku doświadczenia może myślą, że to jest taki trochę, że bank, że zawsze wyjdzie, nie? I próbują robić z tego właśnie coś, że no, różne narzędzia mogą wytoczyć, nie? Jeżeli ktoś nie zadaje sobie trudu i refleksji, że to jednak no, połowa może nie wyjść, tak? No to wtedy są różne, można narzędzia prawne różne użyć, żeby zrobić krzywdę komuś, nie? I tak naprawdę żadna umowa nie uchroni, nie? Można wytoczyć jakieś tam działa, więc jeżeli ktoś taki zrobi coś takiego, to prawdopodobnie jest skończony w biznesie wśród sensownych funderów, nie? Więc jakby tutaj to zwykle wychodzi. Jeżeli normalny fundusz zakłada ryzyko equity, no nie wyszło, idziemy dalej, zamykamy i sprzątamy jak najszybciej, jak najmniejszym kosztem, nie? No tak, to tutaj faktycznie warto dopowiedzieć, no, że zawsze jest udziałowiec może powiedzieć, że zarząd działał na szkodę jego, tak? Więc to już niezależnie nawet od umowy, taka sytuacja teoretycznie może mieć miejsce, ale praktycznie, tak jak Maciek powiedział, no, zabija fundusz de facto. Dobra, mam jeszcze pytanie tutaj z pierwszego rzędu. Trochę a propos tego, o czym teraz mówiliście i tego, o czym Paweł wcześniej mówiłeś, że jest dużo osób w kapie i tak dalej. Co w sytuacji, kiedy na przykład fundusz staje się kulą u nogi, czy na takim wczesnym etapie do serii A zdarzają się sytuacje, w którym nie wiem, nowy fundusz wykupuje dotychczasowych inwestorów angeli, czy to raczej są za małe tikety, żeby to jakkolwiek komukolwiek się opłacało? Znaczy, to u nas od razu mogę ci powiedzieć, że były wykupy właśnie tych małych inwestorów, więc jak najbardziej, no ale im wcześniej, tym trudniej, tak? To nie są łatwe rozmowy nigdy. I te secondaries zazwyczaj są też z istotną zniżką. No też tutaj, jak panowie mogą powiedzieć, są pewne obwarowania, nie zawsze da się robić to secondary, tak? Jeżeli pieniądze są na przykład jakoś częściowo państwowe, więc da się jak najbardziej. Musi być ku temu racjonalny, dobry, racjonalny powód. U nas po jakiejś części się tak faktycznie zdarzyło. Ale co do zasady w ogóle, jak jest runda, no to jak się dzieje coś w spółce powiedzmy dużego, czyli właśnie jakieś finansowanie raz na 18, 12 albo 24 miesiące, no to jest okazja do generalnego takiego sprzątania, więc i zarówno porządku prawnego i cap table'a, czy właśnie potencjalnie jakichś exitów małych, mniejszościowych udziałowców. No my też mieliśmy case, gdzie sprzedawaliśmy udziały podczas gdy inne fundusze wchodziły. No to jest taki okres właśnie, kiedy się dzieje w spółce i różne wizje się zaczynają wtedy ścierać, nie? Ja myślę, to jest ważne, co powiedziałeś. Ja myślę, że jeżeli jest taka opcja i można dać opcję wyjścia angelom, to z naszej perspektywy founderów i tych problemów operacyjnych, które są, no to oczywiście jest lepiej, jak jest tych udziałowców mniej, po prostu jest łatwiej. Tak, to od razu mogę powiedzieć, że to jest coś, co pomaga. Dobra, to lecimy tutaj. Tak, cześć. Ja mam pytanie odnośnie takiego optymalnego teamu negocjacyjnego, jeśli można takie określić. Zakładam, że najbardziej skomplikowane czy konfliktowe kwestie załatwia się bardziej właśnie tam na kolacji czy na lunchu. Nie ma czasu. To jest jedno pytanie.
Będę miał tak, jeszcze jedno pytanie odnośnie tego, co się dzieje po samym dealu. Znaczy, jeżeli zakładam, macie duże portfolio startupów, co się dzieje, jeżeli founder nie dowozi, ale jeżeli founder nie dowozi i spełnia wszystkie zapisy w umowie, to znaczy jest wyłączność operacyjna, on jest w tym zarządzie, działa w dobrej woli i tak dalej? Czy macie tutaj jakieś mechanizmy, powiedzmy, zabezpieczające? Mamy czarny pokój, gdzie zamykają founderów, którzy nie dowożą. Dobra, to jakbyście podali adres tego pokoju, to mniej więcej są te dwa pytania. I mam jeszcze pytanie tutaj do Pawła. Paweł, na samym początku powiedziałeś, że jest, jak jest efektywne wsparcie w funduszu, tak? To jest ten dobry scenariusz. Takie miękkie pytanie. Jakbyś mógł określić właśnie, jak definiujesz to smart money, tak? Znaczy, jak definiujesz to efektywne wsparcie? Jasne, znaczy jeszcze a propos tej kontroli nad founderami, no nawet jak nie ma się faktycznej kontroli, no to większość ludzi, którzy nie są absolutnymi psychopatami, czuje odpowiedzialność wobec kogoś, kto dał ci pieniądze, tak? Więc jeżeli rozmawiam z jakimś partnerem, który robił wiele deali i on mi mówi, hej, uważam, że może spójrz na te aspekty i może da się je poprawić, to większość ludzi, nawet jak nie ma właśnie prawnych zapisów, które mogą na tobie wymóc, no weźmie ten feedback po prostu. To, oczywiście część nie, tak? I z częścią nic nie zrobisz, ale dla większości ludzi to wystarczy, tak? Więc aparat mowy jak najbardziej często rozwiązuje te problemy. A jeżeli chodzi o wsparcie, znaczy generalnie wydaje się, że chociażby taka struktura i konieczność, może tak, w startupie bardzo często zjada nas bieżączka i to, że mamy inwestorów, którzy patrzą na ten bigger picture i są dla nas tym miejscem, gdzie my zastanawiamy się wspólnie nad strategią i też nad potencjalnymi sposobami finansowania tej strategii, to są jedne z dość realnie niewielu miejsc, kiedy jest na to czas. Więc to są tacy troszeczkę konsultanci za darmo, no ale w tej płynący tą samą łódką, którzy pozwalają nam odpowiadać na te naprawdę duże pytania na temat strategii biznesowej spółki. A poza tym, tak całkiem szczerze, no to dostajemy wręcz operacyjne wsparcie. Tam siedzi Jagoda, pomaga nam zatrudniać. Tak, Marcel łączy nas z różnymi firmami. Tak samo. Dokładnie, tak, coś tam robi, ale nie jest na kolach co piątek faktycznie, więc de facto dostajemy ludzi, których na, no może dzisiaj byśmy byli już trochę w stanie zatrudnić, ale pewnie jeszcze przed tą rundą nie bylibyśmy ich w stanie zatrudnić na x godzin za darmo, tak? Więc to jest też bardzo, bardzo wartościowe. Jeszcze dodam też pomoc w pozyskiwaniu klientów, tak? Gdzie mamy jakby nasz model biznesowy jest jakby jest B2C i B2B, więc pomoc w tym pozyskiwaniu klientów B2B to też bardzo cenne, tak? Także też generowanie biznesu, pomoc w generowaniu nam biznesu, to jest bardzo ważne. Polecamy się. Jeszcze chyba była część pytania odnośnie negocjowania, nie? Jak wygląda optymalny team negocjacyjny? Ja bym trochę to negocjowanie też teraz umniejszył, nie? Bo oczywiście dzisiaj o tym mówimy trochę, ale jakby z punktu widzenia funduszu to jest kluczowe złapanie tak zwanego business conviction, nie? Przekonania się, że wierzymy, że to jest ten biznes, ten case nawet inwestycyjny, bo może być świetny biznes, ale nie ma case'u inwestycyjnego, nie? Jeżeli kluczowe osoby po stronie funduszu tak złapią po pewnie, nie wiem, kilku spotkaniach, paru analizach, że to jest to, to później te i mówimy, dobra, robimy, to musiał być trochę, no nie wiem, coś super nierozsądnego po drugiej, bo to już na poziomie case'u to już jest wycena, już te podstawowe warunki, a tam później to już jest, powinna być raczej z naszej strony, tak patrzymy, formalność. Pewnie nie wszyscy tak działają, my tak do tego później, oczywiście zachowujemy staranność, chcemy, żeby to wyglądało jak najlepiej, ale kluczowy u nas jest ten efekt decyzyjny i tu są te właśnie spotkania, głównie funderzy z funduszem, bez konsultantów, bez prawników, to są te kluczowe elementy. A później te negocjacje, z naszej perspektywy chyba rzadko nam się deal rozjeżdża w tamtym etapie. Nie, nie wiem, czy były może jakieś pojedyncze, ale rzadko. Jedną rzecz, powiedziałeś, że negocjowaliście kilka tysięcy, powiedzmy, term sheetów, tak, i realnie transakcji jest tam kilkadziesiąt, kilkaset. No, czyli jest dużo, i to jest moje założenie, tak, że jest dużo deali, które jednak się wywraca na tej 100 do 200 stronicowej
umowie inwestycyjnej? Jakbyś mógł powiedzieć, nie przechodzi do tego business conviction. Jakbyś mógł właśnie powiedzieć najczęściej, dlaczego tak jest i jak temu przeciwdziałać może w ten sposób? To właśnie one nie dochodzą do negocjacji, nie? One nie przechodzą tego etapu przekonania nas, że my w to chcemy zainwestować. Już negocjujemy umowę, to już jest wysiłek zarówno po stronie spółki, jak i funduszu, więc my nie chcemy wchodzić w negocjacje i potem, w sensie raczej 90% case'ów zamyka inwestycją, nie? Czyli to znaczy, że coś musiało być albo gruby rozjazd, albo coś się zadziało, czego no, obie strony nie chciały. Ja może właśnie powiem, że to, co wyróżnia dobre fundusze, to jest to, że oni umieją zadawać dobre pytania. I dobry fundusz zada 10 dobrych pytań, a nie 30 pytań, z których 20 jakby ma mniejsze znaczenie. I to jest jakby też a propos, ta jakość właśnie wychodzi na tym pierwszym etapie, o którym Maciek powiedział. I tutaj też jakby jest tutaj, my też wtedy w tym momencie tych negocjacji widzimy, że okej, no oni rozumieją, o co chodzi, wiedzą, jakie metryki pytać. I to też jakby nam daje też ten moment do zrozumienia tego, że czy dany fundusz jest dla nas też fajnym partnerem, bo dobrze rozumie nasz biznes. I też widać wtedy to doświadczenie wychodzi po prostu z tych setek deali właśnie podczas tych spotkań, tak? To jest też ciekawe coś, o czym Maciek mówił, tak? Czyli jak twardy powinien być ten negocjator. I faktycznie jeszcze rok, półtora temu w czasach wielkiej hossy i masy pieniędzy na rynku, te słabsze fundusze no, dawały nam term sheet w momencie, w którym ja miałem... czemu wy mi już daliście term sheet? Nic nie wiecie o moim biznesie, tak naprawdę. Ale nie byli w stanie polidować na przykład transakcji, tak? To jest też, a weźmiecie na siebie lidowanie? No już pewnie nie, no, raczej dołączymy się do kogoś. Więc to też jest bardzo ciekawe. Tak to jak z doświadczenia, bardzo często spotykam się z założycielami, którzy mówią, że no mamy już 3 fundusze, które są zainwestować, ale nie mamy lida jeszcze cały czas. I wtedy tak naprawdę to jest... Tak, no bo jest no, dużo tych pieniędzy funduszy, które faktycznie robią bardzo specyficzne transakcje i no, no nie są super inwestorami, będą całkiem szczerym. Dobra. Chciałbym dać jeszcze jedno pytanie z sali, ale niestety poprzednie pytanie było tak długie, że odpowiedź trochę czasu zajęła, także będziemy już kończyć. Bardzo dziękujemy wam za... Dzięki również. Dzięki wielkie. Dzięki wielkie. I mam jeszcze tylko jedno małe ogłoszenie, a mianowicie kolega w granatowej marynarce, który tutaj zadał pytanie, pani w szarej marynarce, która zadała pytanie jako jedna z pierwszych i pan w granatowej koszuli otrzymują bilety Conference Pass na InfoShare'a. Także jakby co to, złapcie mnie po spotkaniu i przechodzimy dalej. Okej, moi drodzy, czas na ostatni punkt naszego programu, tak jak zapowiadałem, truskawka na torcie i mój fireside chat z Bogusławem Leśnodorskim. Przywitajcie go proszę gromkimi brawami, zapraszam. Zobaczymy. Okej, na wstępie wielkie dzięki za to, że zgodziłeś się przyjść, opowiedzieć trochę o tym rynku, też ze swojej perspektywy. W zasadzie wszyscy cię pewnie, albo większość osób kojarzy cię przede wszystkim właśnie raczej z osiągnięć sportowych. My dzisiaj o sporcie za dużo nie pogadamy akurat. Jak ci mówiłem wcześniej, startupy sportowe też piłkarskie. Tak. Opowiadałeś o jednym z koledze, który chciał zrobić z klubu piłkarskiego startup. Nie jest to proste. Nie. Słuchaj, jakbyś mógł powiedzieć może parę słów o tym, jak długo jesteś w ogóle tutaj na tym rynku i dać może nam trochę na początku taki szerszy background tego. Mówisz o rynku startupowym? Tak, o rynku właśnie tego typu. No więc tak jak rozmawialiśmy wcześniej, tak się złożyło, że ja dosyć szybko, powiedzmy na początku lat 2000, zacząłem też być aktywny trochę, również sami też inwestować w różne przedsięwzięcia, które się kończyły spektakularnymi klapami często. I zaczęliśmy też funkcjonować jako firma w ten sposób, że trochę koinwestowaliśmy, pomagaliśmy takim młodym ludziom. Nie było tak jeszcze, to nie było Google Campus, nie było takich miejsc jakby spotkań, którzy przychodzili do nas głównie dlatego, że też zajmowaliśmy się IP.
No więc tak, 25 lat minęło prawie. Okej, 25 lat, czyli w zasadzie od samych początków tego rynku. Na pewno będę chciał dzisiaj trochę pogadać właśnie o tym, jak z swojej perspektywy ten rynek się zmienia i czy on się zmienia bardziej na korzyść funderów, czy może niekoniecznie. Ale chciałbym może też tak trochę zacząć na sportowo, to znaczy w sporcie czasami ego może pomagać i ego może przeszkadzać. A jak to jest w biznesie, jak to jest w negocjacjach? No więc ja powiem tak, ja mam tutaj ściągawkę, mój wspólnik jest na sali, Krzysiek Laskowski, który powiedział, że powinienem przygotowany trochę przyjść, co mi się rzadko zdarza. Więc ja też mam ściągawkę, więc wiesz. Czego mogę jakimiś przykładami również się posługiwać. Idealnie. Ale to szeroko pojęte ego moim zdaniem jest bardzo ważne. Ja też słuchałem tutaj kolegów wcześniej. To znaczy, wiesz, ten rynek trochę działa tak, że jedni siedzą i mówią, że są najlepsi i będą w ogóle najlepsi, a drudzy mówią, że mają najlepsze pieniądze i najmądrzejsi są ze wszystkich i wiedzą, jak to zrobić. A prawda jest taka, że w Polsce oczywiście się to zmienia i ta, powiedzmy, grupa ludzi funkcjonujących na tym rynku się jakoś tam krystalizuje i powiększa. Tak, mówię o takich, którzy mają realne doświadczenie, raz, drugi, trzeci coś zrobili. Prawda jest taka, że no te kilkanaście jeszcze lat temu, no to w ogóle nie było ludzi, którzy mieli doświadczenie i dzisiaj dalej jest ich bardzo mało i przeszli na przykład, mówię od strony funduszy, cały proces, czyli zainwestowali, pomogli urosnąć i sprzedali. Do dzisiaj jest tak, że większość tych ludzi, którzy funkcjonują w funduszach VC, no to są dalej na etapie takim, że liczą, że zarobią, a jeszcze tak nie zarobili koniecznie, a na pewno nie tak koniecznie pomogli tym founderom zarobić. Ale mówią, że są i dalej jakby najlepsi. No i w tym pokerze kłamców i jednych i drugich obiecujących złote góry, no dochodzi do takich sytuacji z perspektywy czasu, też właśnie gadaliśmy z Krzyśkiem, to zrobiliśmy pewnie, nie wiem, może i za 200 takich deali na przestrzeni ostatnich lat, że nigdy się nie spotkaliśmy z taką sytuacją, że zostały dowiezione projekcje finansowe czy założenia biznesowe tego przedsięwzięcia, które były na moment zrobienia transakcji. Czyli mimo tego, że jedni mieli know-how, powiedzmy, bo robili już ten biznes x lat, drudzy wykonywali x tego typu transakcji, to no, nie składało się to tak. Życie się nie składa, znaczy statystyki to wszyscy znają, no w większości oczywiście no in minus, no to wiadomo, ale również często in plus, zazwyczaj nigdy tak, jak sobie tam przyjmują, że będzie. No. Okej, okay, a tak jak patrzysz, biorąc pod uwagę, że brałeś udział w setkach tego typu negocjacji, czy łatwiej jest się dogadać między dwoma funderami, czy łatwiej jest spiąć temat między funderem a funduszem, bo przynajmniej jedna strona wie, czego chce, nie? Co mi się wydaje, że jednym z takich błędów logicznych na początku tych wszystkich rozmów jest coś takiego, że ta sytuacja czy środowisko, w którym jesteśmy na dany moment robienia dealu się nie zmieni, a szczególnie jakby w techowych spółkach i w ogóle w biznesach opartych na ludziach, know-how, wiedzy, inteligencji, kreatywności, no to wiesz, życie ludzkie się zmienia, to znaczy ludzie na przykład zakładają rodziny, żenią się, wychodzą w samąż, mają dzieci, zmieniają się priorytety i nikt szczerze mówiąc nie myśli o tym w momencie takiego podpisania dealu. Ostatnio miałem okazję z kimś rozmawiać, kto zrobił bardzo spektakularny sukces, jeśli chodzi o zbieranie kasy w ostatnich latach. Tam powiedzmy wszyscy go podziwiali, tylko zapomniał o tym, że jest właścicielem czegoś, co jest teoretycznie bardzo dużo warte, ale sam nie ma złotówki prywatnie i ci jego inwestorzy tak nie bardzo się wykazali zrozumieniem i wydaje mi się, że to się może skończyć spektakularną klapą na przykład na tym polu. Okej, właśnie tutaj poruszyłeś jeden pewien ciekawy przykład z życia wzięty. Tu jest wiele osób, które pozyskało finansowanie, które to finansowanie chce pozyskać. Jakbyś mógł może trochę też opowiedzieć właśnie o paru może przykładach, które ciebie najwięcej nauczyły. No, tak jak mówię, no od kilku dni się przygotowywuję trochę i myślę o tym, o czym będziemy rozmawiali, rozmawiając ze wspólnikami. No to ja zacznę od pewnej konkluzji, którą dzisiaj mnie naszła, że jednak takie, nazwijmy to, klubowe deale są chyba statystycznie i w ogóle życiowo dużo bardziej skazane na sukces niż deale funduszowe. To znaczy, bardzo ciężko jest ułożyć relacje pomiędzy funduszem a founderami, żeby to był realnie deal partnerski zmierzający ku wspólnemu celowi, który obie strony mają takie same, bo dzisiaj ludzie mają to do siebie, ale zawsze tak było, że ta kasa oczywiście jest ważna, ale bardzo często nie jest jakby najważniejsza. Chcą osiągnąć sukces, chcą
funkcjonować w środowisku, które lubią całą masę jakby różnych innych rzeczy i liczą na to, że ci inwestorzy im w tym pomogą, no bo oni oczywiście obiecują, że już wszystko w życiu zrobili, widzieli i tak dalej, i tak dalej. No i przeważnie tak to, kurczę, nie wychodzi, no. Okej, kreujesz bardzo pesymistyczną właśnie wizję, a jeżeli nie wychodzi, to chciałbym wejść właśnie w to głębiej, nie? W sensie, czy to najczęściej nie wychodzi z winy foundera według ciebie, bo nie potrafi walczyć o swoje? Zacząłem tak pośrednio, właśnie to uważam, że jest złe podejście. Generalnie jest tak, że jak wziąłeś wątek sportowy, na przykład załóżmy sytuację taką, że są dwie strony dość dobrze przygotowane i jeszcze otoczone ludźmi, którzy się znają. Dochodzi do czegoś takiego, że jest w pewnym sensie rywalizacja sportowa, kto jest lepszy, kto sobie lepiej wynegocjuje ten deal. Tylko że nawet jak go wynegocjujesz lepiej w tej chwili, to później musisz z nim żyć. Jak wynegocjujesz go za dobrze, to druga strona dosyć szybko czuje się, kurczę, trochę dyskomfortowo. Mówi, no zgodziłem się, ale to jednak to nie jest tak do końca. Przegrałem wtedy, ale już tak nie chcę. No i się zaczyna i wtedy, więc to jest trochę tak, że wydaje mi się, że ludzie za bardzo myślą o swojej, na przykład fundusze mówią, dobra, my musimy tam pokazać inwestorom, że robimy 20-30%, to zróbmy ten model, żeby się zgadzał, no bo jak zainwestowaliśmy, to musimy pokazać, że to się tam mniej więcej zgadza, a później no to już po trupach musimy dowieść, a jak to nie będzie wychodziło, to znajdziemy innych, którzy tam trochę to popchną do przodu, może tam zamortyzujemy tą stratę i jakoś to będzie. A tymczasem chyba największą wartością powinna być ta spółka czy ten projekt, tak? I obie strony raczej powinny się skupić na myśleniu, co będzie dalej, jak to zrobić, żeby on był więcej wart, niż żeby ich pozycja była lepsza, bo jak nie będzie takiej, nazwijmy to, współpracy lub ktoś wygra te negocjacje, za bardzo je wygra, to nic tego dobrego nie ma. I bardzo często na przykład profesjonalni inwestorzy robią ten błąd, że founderzy tak bardzo chcą kasę, że ich dociskają. Myśmy na przykład rozmawiali o tym, co się dzieje na rynku, bo wiele funduszy ma publiczne pieniądze w Polsce. Tak? Taki mamy rynek tego VC, że często jest tak, że wspólnikiem zostaje pośrednio Skarb Państwa. No więc narzuca jakieś tam swoje ograniczenia i zasady, czy powiedzmy swoje oczekiwania. Często później dochodzi do takich sytuacji w tych rozmowach, na przykład do takiego zdania, no dobra, tu jest jakiś zapis, bo on jest wymagany, ale to się nigdy nie dzieje. I goście podpisują takie umowy, zakładając, że po prostu to się nigdy nie zdarzy. Nie ma czegoś takiego, że się nigdy nie zdarzy. Drugim takim bardzo często padającym argumentem w tych negocjacjach jest, ale dlaczego tak? No bo tak się robi. Tak? Przychodzą prawnicy, mówimy, my zrobiliśmy 50 deali, czy tam inwestorzy, po prostu tak się robi, tak, nie wiem, bedliwe tysiące pojęć, czy tam dziesiątki pojęć, które funkcjonują. Uważam, że nie ma czegoś takiego, jakby takich zasad nie ma i trzymanie się tych ram jakby często po prostu jest prostą drogą na jakieś tam manowce, w sensie w przyszłości i na sam koniec cierpi ten biznes, tak. Okej, czyli generalnie mówisz, że nie warto jest grać wyłącznie do własnej bramki. No nie, znaczy jestem przekonany tego i dosyć sensownie jest jasno znać przede wszystkim i sprecyzować swoje oczekiwania w dłuższej perspektywie, nie tylko na moment jakby podpisania umowy i dosyć szczerze je artykułować, bo większość tych deali, a tak jak mówię, no trochę ich widziałem, no to dość szybko się zamieniają w taki poker kłamców. Jedni, powiedzmy, modele dostosowują do tego, co oczekuje inwestor, chcą tam wyrwać jak najbardziej, a drudzy chcą jak najwięcej nałożyć na tych founderów, powiedzmy, jakiś tam, mają różnego rodzaju pomysły, tutaj kolega przypomniał mi nawet takie, że przymusowe umorzenie mogą zrobić, jak KPI nie zostaną spełnione, no więc to jest już w ogóle, wiesz, kasyno, a nie biznes. Okay. A tak zastanawiam się, bo weszliśmy trochę w ten wątek właśnie międzyludzki i mówiliśmy trochę o tym, żeby właśnie nie grać do własnej bramki. Jak ty uważasz, czy... jak bardzo zmienia się postrzeganie wspólników, gdy zaczynają między sobą negocjować ten deal, nie? W sensie, czy zaczynają, wiesz, też bardziej grać do tej własnej bramki często? No więc to wracamy do tego ego, więc i braku określonych oczekiwań. No bardzo szybko te negocjacje się zamieniają w ping-pong, kto tam lepiej, kogo trochę, ja ci tu odpuszczę, ty mi tam, tylko że long term to nie ma sensu, no. Okej, okay, czyli long term nie warto grać do własnej bramki? No wiesz, dzisiaj na przykład inwestycje VC w Polsce, no to zazwyczaj są pierwsze, max drugie rundy, czyli wiadomo, że jeśli zderzymy się z jakimkolwiek sukcesem lub potencjałem sukcesu, będziemy jeszcze te pieniądze zbierali.
No i wszyscy już wtedy tak przymykają, jakoś to będzie. No i później już nie zawsze jakoś to jest. I często są okazje, miałem, i no najlepiej na tym zarabiamy w ogóle. Wtedy, że jak jest jakiś sukces, to ludzie się dużo gorzej dogadują niż jak jest, są problemy, bo w problemach raczej jest trochę taka zasada, wszystkie ręce na pokład, musimy to jakoś kurde uratować. A jak to wygląda dobrze, to no, wtedy już jest, nie ma co zbierać. Bardzo często, oczywiście nie zawsze, to nie jest tak, że powiedzmy, ja tutaj słyszałem kolegę jakieś procenty podawał i powiem, że to jest 70%. Nie umiem powiedzieć, jak jest na rynku, ale jest takich rzeczy bardzo, bardzo dużo. A widzisz, że z perspektywy czasu właśnie to ego jest coraz większe u funderów, czy raczej u tej strony funduszu, że ono idzie coraz wyżej do góry? No wiesz, fundusz jak jest bardzo dobrze, to wtedy tam bije brawo, więc a tych przypadków za dużo nie ma. No bo statystyki są ogólnie znane, to wtedy akurat jest łatwiej, ale z funderami jest trudniej, no bo zaczynamy gadać się o kontrybucji, wtedy kto ile realnie kontrybuje. Zazwyczaj przy takich rozmowach strzelam, wszyscy się zgadzają na jakąś pensję, bo tam dostają jakąś kasę, a później sobie myślą po jaku ty, ten siedzi na wakacjach, a ja tutaj jestem od rana do nocy i ledwo zarabiam tam na ileś, bo tak się wtedy dogadałem, no i wiesz, i ciężko ludziom. Generalnie my w Polsce nie jesteśmy trochę przygotowani do rozmawiania o pieniądzach jako o czymś normalnym i zawsze to jest taki temat, który wzbudza najwięcej emocji, też niesłusznie, bo dużo innych rzeczy powinny wzbudzać więcej. I no i słabo to wychodzi. No. No właśnie, często jak już zaczynamy rozmawiać o udziałach, o pieniądzach, no to najczęściej... Poczekaj, muszę ci przerwać. Do tego stopnia, że często się zdarzam z takimi sytuacjami, że gadam z ludźmi, którzy wcześniej przychodzą rozmawiać ze mną o tym, że mają problem współpracy ze swoim wspólnikiem. No właśnie, coś takiego? Właśnie do tego chcę nawiązać. Czy ty czasami nie powiedziałeś takim dwóm gościom na zasadzie, goście, weźcie, idźcie po prostu ze sobą na piwo, pogadajcie między sobą, a nie już angażujecie tutaj po prostu prawników, nie? Wiesz, no tak się staram, tylko to goście mają żony. Żony też mają coś do powiedzenia w momencie, ilu ich nie mieli i różnie to bywa. To nie jest takie proste. No. Czy z takich najbardziej ekstremalnych sytuacji, w sytuacji, w której to dwóch funderów weszło w jakiś clash, bo właśnie gdzieś tam poróżnili się ze względu na ego, gdy wchodzą prawnicy z dwóch stron, czy wtedy tego typu tematy są do odratowania rzeczywiście dzięki jakimś prawnikom, negocjatorom, czy oni na koniec muszą się ze sobą właśnie pójść na takiego przysłowiowego browara też i spróbować rzeczywiście dogadać? Kilka razy zdarzyło być taki madbit temat hok, więc to świadczy moim zdaniem o w ogóle generalnie o dorosłości, dojrzałości ludzi, jak są zdecydowani jakiejś osobie trzeciej się oddać, to tak nie mamy tego w naturze raczej i przeważnie to się wiąże z jakimiś tam kłopotami. A co chciałeś konkretnie wiedzieć, bo ja zacząłem już o czym innym myśleć, w sensie o pewnym przykładzie, który chcę. To może kontynuuj. No, chodziło mi właśnie o to, czy de facto w tych takich najbardziej trudnych sytuacjach to na koniec dnia właśnie liczy się ten czynnik ludzki i dogadanie się ludzi między sobą, nie? No tak uważam, no to już może to powiem jako prawnik, to niepopularne jest, no ale procesowanie się w Polsce to jest takie rozwiązanie niekoniecznie najmądrzejsze i raczej zawsze się kończy katastrofą finansową dla spółki. No, okay, czyli raczej rekomendujemy się dogadać. Przykładów, tak, to albo przynajmniej w jakiejś formie arbitrażu, albo jakiegoś takiego osiągnięcia konsensusu, ale znowu tutaj wchodzi ego. No i wtedy jakby jest różnie, bo jak dochodzi do takiej, wiesz, nie wiem, chociażby jest kwestia dokładania kasy, bo się tam rozminęliśmy z założeniami, no to fundusze mają taką na przykład tendencję, że dokładają, ale są wtedy jeszcze dużo bardziej agresywne. No i wtedy na przykład tacy funderzy dość szybko jakby tracą motywację i mówią tak, to jak tacy jesteście mądrzy, to sobie róbcie sami. No. Okej. No właśnie myślę, że jest wiele przykładów startupów, które de facto rozwaliły się od środka przez konflikt funderów, których to jeden i drugi ma po 50% albo... Akurat też ostatnio rozmawiałem z moim kolegą, który kilka rzeczy w życiu zrobił bardzo dobrym i on się zdecydował jakiś czas temu tak zupełnie na pałę, że doszedł do wniosku, że spróbuje w Londynie sobie poszukać partnerów biznesowych i bardzo ciekawą rzecz powiedział, że z jakimś tam funduszem się dogadał, bardzo mają dobre relacje. Wiesz, ile oni są na rynku? W sensie ludzie, którzy tym zarządzają? No strzel.
80 lat. Był dziadek, ojciec i syn. No oni to robią jakby całe życie, w sensie kultura i podejście versus jakby zarobienie short term kasy, to jest jakby zupełnie inne, więc jak masz ludzi, którzy dostają kasę, że to ją wydadzą, a później agresywnie albo stosunkowo szybko chcą to zrobić, no to tam takiego myślenia szerszego ciężko oczekiwać. Okej, a właśnie, jakbyśmy w to weszli trochę głębiej, jaka z twojej perspektywy jest właśnie kultura podejścia do funderów od strony funduszy? Jakiego rodzaju lewary najczęściej widzisz, jakie fundusze próbują mieć właśnie na spółkę? Co czuję, tak też słuchając chwilę tutaj, czuję się jakby w pewnym sensie dyskomfortowo, tak uogalniając, że się mówimy fundusze. Tego jest dzisiaj tyle, okay, że stawiam tezę, że nikt nie wie ile. A to takie przykłady, które rzeczywiście jest, ci... funduszem nazwać takie, powiedzmy na przykład... Powiedzmy inwestor. No tak, ale no właśnie... Szeroko pojmowany. Jest, bardzo dużo się pojawiło takich deali klubowych, czy family office'ów, czy jakichś ludzi w różnych konfiguracjach, którzy de facto funkcjonują jak fundusze i dużo dojrzalej niż takie zinstytucjonowane spółki, które zbierają gdzieś kasę i później próbują ją jakoś inwestować i na tej marży zarobić. Jak się zastanowisz na logikę w takim modelu, to jak miałbyś dać kasę do takiego funduszu, to mówisz, ty, to ja głupszy jestem niż oni, no bo oni jeszcze mają na tym zarobić, a to ja sam nie potrafię tego wymyśleć. Mówię jakby w twoim przykładzie, więc to nie jest takie wprost oczywiste, bo no co ci mam powiedzieć, no my jeszcze, tak jak powiedziałem, no mało jest takich osób, które na przykład dwa razy przeszły cały proces, tak? Czyli zebrały pieniądze, zainwestowały, zamknęły portfel, sprzedały wszystko i zrobiły to na przykład drugi raz. I można powiedzieć, ok, mają realnie doświadczenie. Dzisiaj wszyscy mówią, świetnie kupiliśmy, mamy super jakby value, nie wiem, nam wzrosło cokolwiek, ale dalej ciężko jest powiedzieć, no zamknęliśmy ten fundusz na przestrzeni 5 lat, daliśmy inwestorom, nie wiem, 30% zwrotu rocznie. No to takich nie znajdzie za wiele. No tak, no w polski rynek jeszcze gdzieś tam jest pewnie w tej dosyć początkowej fazie rozwoju, a ja chciałem jeszcze nawiązać do tego, jak przychodzą do ciebie funderzy, nie? Czy ty widzisz, że funderzy wiedzą, co chcą zrobić z tą spółką, czy mają, nawet jak chcą wziąć kasę, czy mają jakby plan na dużo, na wiesz, x lat do przodu, czy raczej to jest takie podejście od rundy do rundy? Przypadki są różne. To, co próbowałem powiedzieć między wierszami, że jest wiele osób, którzy lubią bardzo to, co robią i też tworzą wokół siebie jakąś kulturę organizacyjną, taką bardziej intuicyjną, bo ona nie wynika z jakichś, wiesz, no te biznesy właśnie przeważnie startuje od dwóch osób tam do ilu, więc ciężko mówić o jakby budowaniu czegoś tam strategicznie przy takich liczbach, ale są do tego bardzo przywiązani i w tym środowisku bardzo dobrze funkcjonują i później nagle dochodzi do zmiany tej, nazwijmy, kultury funkcjonowania w różnych, nawet drobnych aspektach, nawet obiektywnie na lepszej, ale to rozwala to wszystko, no bo jak masz biznes oparty na ludziach i pewnej synergii intelektualnej, która jakby pcha to do przodu i nagle zaczynasz to dzielić, to już kurde, tego postępu tak nie ma wcale, no a dzisiaj techowe biznesy w dużej mierze się na tym opierają. No, no tak. No bo nie masz środków produkcji, tak? To nie jest tak, że zainwestowałeś kasę i musisz dobrze teraz zarządzać jakimś aktywem, żeby tam się zwracało. Musisz cały czas iść do przodu. No wiesz co, właśnie chciałem może trochę jeszcze wejść głębiej w ten... Czyli w skrócie, ci inwestorzy, zastanów się, ten fundusz płaci za to, co ci ludzie, którzy są w tej spółce, wymyślą lub jakichś kolejnych ludzi zatrudnią i żeby oni to wymyślili. Czyli oni płacą za przyszłość, która jest w głowach, no powiedzmy, jakiejś tam grupy zarządzającej, a w ogóle o to nie dbają później. Masz na myśli, że fundusze... Miał samochód i na przykład na przegląd go nie dawał, tak? Tylko zastanawiasz się, jak tam najtańszą benzynę, no bo co fundusze robią? Mówią tak, jak nie damy tym gościom kasy, to ich motywacja będzie jeszcze większa, no bo mają jakieś tam udziały, to jeszcze bardziej jakby będą zasuwać, to jeszcze im pomożemy na przykład w tym, pomożemy w tamtym, pomożemy w owamtym. I nagle człowiek przychodzi przyzwyczajony do tego, że jak chciał sobie strzelam, bo nie mówię o ekstremalnych przypadkach, jakoś tam funkcjonować, powiedzmy, komfortowo, to nagle wpada w jakieś ramy, które powodują, że on w ogóle nie jest w stanie zrobić nic sensownego, bo się głównie zajmuje raportowaniem, napisaniem sprawozdań, robieniem modeli, odbywaniem rad nadzorczych i całej masy innej rzeczy. No. Okej, no to co zrobić, żeby nie zawiązać sobie takiego właśnie drutu kolczastego na szyi z funduszem, z inwestorem w sytuacji takiej, w której to rzeczywiście no, idziesz po duże pieniądze, idziesz po dużą rundę, więc są po drugiej stronie wysokie oczekiwania finansowe. Na co według ciebie warto jest zwracać uwagę jako funder? No ja uważam, że ten element ludzki i pewna otwartość komunikacji jest bardzo istotna, ale też uważam, że większość tych czasu, który się spędza na
wiesz, to jest trochę tak, mówią ci ludzie, dobra, to chodźmy wszyscy, pójdziemy na kolację, to sobie tam nawiążemy relacje. Wszyscy idą na kolację, piją to wino i mówią, my to jesteśmy najlepsi, bo tam wszystko, co dotkniemy, to się w złoto zamienia. My jesteśmy prawnicą, a my to w ogóle jesteśmy najlepsi, bo tyle tego zrobiliśmy, wszystko wiemy. Tamci są najlepsi, bo to sprzedają i właściwie ja teraz jakby unikam, ale bardzo często jestem, bywałem częściej, teraz rzadziej, świadkiem takich sytuacji, że widzę po prostu, że to jest poker kłamców. Wszyscy się tam jakby uśmiechają, piją do wina, a później wstają rano, ty no fajnie było, wypiliśmy tego, to ziomek jest mój teraz ten, to już teraz to zawsze będzie super. Okej, ale wiesz, ty masz taką pewnie też intuicję do tego, żeby takie rzeczy widzieć w ludziach, nie? W jaki sposób jest, w jaki sposób founder jest w stanie wyczuć to, że rzeczywiście po drugiej stronie niekoniecznie jest może ta dobra intencja, nie? Wiesz, no może jest i dobra, tylko sprzeczna z jego intencją, bo to nawet to nie ma no w tym sensie, że coś jest obiektywnie dobre. Ważne, żeby ci ludzie... Jest konflikt mieli... jakichś interesów, tak, powiedzmy. Tak, no. Tak, tak, no. Kurde, nie jest to łatwe. No, moim zdaniem, mogę tak arogancko powiedzieć, no jakby są tacy ludzie, którzy się tym zajmują i to jak ze wszystkim, no wszystkiego sam najlepiej nie zrobisz. Też bierzesz, jak czasami uważasz, że ci brakuje jakichś kompetencji, to bierzesz kogoś, kto ci te kompetencje może dodać. No to przez sam fakt, że sorry za bezpośrednio, że zrobiłeś spółkę, którą wszyscy mówią, że potencjalnie jest zajebista, to nie jest tak, że się znasz na wszystkim. No. No nie, no zdecydowanie w zasadzie w tym roku jak w żadnym innym nie poczułem się tak niekompetentny w zarządzaniu Just Join IT. Natomiast... Ale tak jest ze wszystkim generalnie, no więc to... A wiesz co, chciałem wejść w ten wątek jeszcze związany z tym, bo w ostatnim czasie, może nie w ciągu ostatniego roku, ale powiedzmy jeszcze 5 lat wcześniej, widać było, że była nadpłynność tego kapitału na rynku i w zasadzie wyceny tych startupów rosły totalnie w kosmos. No wiesz, no bo my to nasz rynek w ogóle jest szalony, to znaczy jest... znowu nie podam procentów, ale był okres, gdzie te pieniądze publiczne były dosyć ważne, tak? No więc jak co per saldo uważam, że to jest fajne, no, że jak zasypany został ten rynek tymi pieniędzmi, a co robiły te wszystkie alfy, czy te wszystkie fundusze, które brały publiczną kasę? Oni generalnie patrzyli, że połowa jest za darmo, czyli że dostają w prezencie połowę, w związku z tym ich skłonność jakby do wydania i ryzyko, które biorą, sobie minimalizowali jeszcze jak powiedzmy tych founderów tak naciągnęli, że właściwie wyglądało na to, że ich wkład to jest amortyzowany i właściwie jest bezpieczny, bo na przykład będzie przymusowe umorzenie czy jakaś inna sytuacja, to mieli dosyć komfortową sytuację, więc po prostu wszystko, co wpadło, to brali, no a później się martwili, przecież nikt nie miał o tym pojęcia. No. Nie, okay. To znaczy stawiam tezę taką, że 90% tych ludzi, którzy sam taką alfę zakładają, po roku zrezygnowałem, bo właśnie sobie pomyślałem, nie no kurde, co ja robię. No bo wszyscy zaczęliśmy myśleć, jak to zrobić, żeby jak najszybciej wycofać. Fundamentalny jakby konflikt interesów. Sam ze sobą miałem ten konflikt, więc się wycofałem. Okej, okay, a czy... Jak widzisz, deal, ja teraz cały czas mówię bardziej właśnie o dealach inwestor oraz funder, to czy widzisz, że jakby której ze stron statystycznie bardziej zależy? Nie. Ciężko mi tak z głowy takie statystyki prowadzić, wiesz, no to jest trochę tak, że jak tak zaczynasz, rzeczywiście zaczynasz, my się posługujemy, też dzisiaj o tym rozmawialiśmy, tym pojęciem VC bardzo szeroko, ale jednak te w takim... świecie, który to robi dłużej, no to te fundusze startupowe czy seedowe to w ogóle trochę inaczej funkcjonują. My to wszystko jakby, czyli tam z założenia dajesz kasę i sobie myślisz, niech się spali, zobaczymy, co tam ci chłopacy zrobią, ale czy tam dziewczyny, bo dziewczyny coraz więcej robią mądrzejszych rzeczy niż chłopacy. Ale tak w takim pojęciu VC w moim, no to w momencie, gdy masz jakiś tam concept proof, tak, czegoś, że to realnie działa, to możesz mówić o tym, że to inwestujesz w biznes, a nie w jakąś szaloną ideę, która już w ogóle jest, nijak nie ma sensu spędzać czasu nad tymi modelami, bo tam nie ma na niczym się nie możesz oprzeć. Więc jak już masz jakiś concept proof, no to już można powiedzieć, że kompetencje wtedy już poruszasz się w jakichś ramach takich, które umiesz intelektualnie objąć. No. Okej, okay, a z twojej perspektywy... Ale te pieniądze publiczne, bo tak jeszcze wtrąciłem, powodują, że bardzo wiele ludzi zrobiło ten deal ze Skarbem Państwa, no i teraz, kurczę, będzie problem z tego, bo było easy money, wszyscy zalewali, tak jak ty powiedziałeś, i
jaka była moja myśl, że ciężko było oceniać te projekty jako dobre czy złe, bo one były na za wczesnym etapie. No to w ogóle nie, traktowanie wielu tych inwestycji jako inwestycje w spółki w ogóle było, to był błąd logiczny. To były pomysły bardzo często, czy bardzo fajne jakieś R&D, czy jakieś inne rzeczy. Więc z założenia można było to robić na chybił trafił, tak? To ktoś kiedyś zrobił taką statystykę, że ta małpa mniej więcej ma taki sam dobry rate jak na 100, jak ktoś nie ten. No więc tak to było, więc się mądrzyć, że ktoś lepiej znał, no to bez sensu. No. Okej, tutaj większą część właśnie tej naszej rozmowy sobie poświęciliśmy o tym, jak to wygląda, jeżeli chodzi o inwestowanie wspólnie z jakimś inwestorem, a jakbyśmy sobie wrócili gdzieś tam do początku i skupili się na tym, kto fundamentalnie według ciebie albo jaki typ człowieka powinien jakby robić biznes solo, a bo kto się nie nadaje w ogóle do zakładania, wiesz, spółki, nie? Czy widzisz już to często po ludziach? No widać, no ja jestem, kurczę, to jest, też o tym myślałem, ja jestem jednak zwolennikiem, no takie demokratyczne zarządzanie nie jest proste. Wierzę w, jakby w relacje przyjacielskie, we wspólny cel i widziałem projekty, które się kończyły bardzo dużymi sukcesami, gdzie po prostu ludzie się uzupełniali intelektualnie. Widziałem też projekty, które się kończyły sukcesem. W Legii to na początku zdawało egzamin. No tak, bo Darka nie było, więc to łatwiej było, ale jak się pojawił, już nie było tak łatwo. Bardzo dobry przykład. Ale też mi się wydaje, nie ma zasady. Na pewno jest to bardzo trudne. Samemu, jak się mnie pytasz, jest trudniej i na przykład cię podziwiam. Okej, okay, no ja też jeszcze właśnie rozwijam. Tak, czysto ludzko jest trudniej. No kurczę, od kogoś się, wiesz, jak możesz się od kogoś odbić, tak nawet z przemyśleniami, to tak jest... No, przynajmniej raźniej często. To na pewno jest raźniej. Ja też może dwa słowa właśnie o tym, jak to u mnie wyglądało. Ja na początku rozpoczynałem ten biznes z moim kolegą, z którym byliśmy 50-50, ale gdzieś tam z biegiem lat poczuliśmy, że rzeczywiście mamy inny plan na życie trochę. I znowu, i to było bardzo duże wyzwanie, aby się dogadać i tak naprawdę, tutaj patrzę na Lugierda, bo nam w tym gdzieś tam pomagał, nie sprawić, żeby ta spółka po prostu się nie rozleciała. Właśnie zarządzać tym swoim ego i nie grać do własnej bramki, tylko skupić się na tym, żeby ten deal był dla dwóch stron gdzieś tam dobry, nie? Ja tutaj zdradzę taki insight. Ja Piotka typuję jako najlepszego inwestora piłkarskiego na przestrzeni 10 lat. Właśnie dlatego, że masz tą cechę. Mało kto ją ma. Jak ktoś rozbije bank w polskiej piłce, to on to zrobi. Okej, bardzo wysoko postawiona poprzeczka, ale tak, gdzieś tam jestem niespełnionym sportowcem. Wracam bezpośrednio też do... Dziękuję za te słowa. Wracam jeszcze bezpośrednio... No na razie to tylko będziesz miał podgórkę przez to. Tak, okej. Ja zawsze miałem podgórkę. W każdym razie, słuchaj, a właśnie jeszcze tak skupiając się na tym, jak... Bo podejrzewam, że tutaj na tej sali jest wiele osób, które myśli, okej, żeby zrobić coś z kumplem, zrobić coś z ziomkiem. O jakich rzeczach warto jest pogadać na samym początku i może, wiesz, w jaki sposób ułożyć też chociażby same te udziały, wiesz, żeby nie było kleszu. No to kurde, najważniejsze jest takie, żeby rozmawiać o wszystkim i żeby nie kumulowały się takie rzeczy, które na przykład nas frustrują lub z którymi się nie zgadzamy. I to jest pewna dojrzałość i szczególnie jak się coś robi pierwszy raz, to jest bardzo trudne, no bo wchodzą, wiesz, emocje, nie chcesz kogoś urazić, wszystko jest... ale moim zdaniem jakby ta komunikacja szczera jest absolutnie podstawą, ale wiesz, u nas w szkołach na przykład tego nie uczono, jak mówisz znowu o systemie anglosaskim, no to wszystko się jakby opiera na komunikacji pomiędzy tymi dziećmi od podstawówki poczynając. My chodziliśmy do szkoły, każdy zapisał klasówkę, więc jak ktoś tego nie ma sam albo nie musi, życie go tego samo nie nauczyło, to nie jest wcale takie proste. My nawet w środowisku prawników czy ludzi, którzy się zawodowo zajmują, się nagle okazuje, że wiesz, rozmowa na kasie jest wyzwaniem. Okay, no ja tak z moich własnych obserwacji widzę, że jeżeli dwóch, trzech, czterech gości spróbuje na początku wejść w spółę na zasadzie 50-50, czy każdy po 25%, ale nie zastanowi się rzeczywiście, kto będzie długoterminowo dawał najwięcej energii do tej spółki, bo może się okazać tak, że okej, ja chcę w to wejść, ale de facto chcę za dwa lata założyć rodzinę, się chcę trochę od tego odsunąć. Jeżeli do tego typu rzeczy dochodzi i ktoś tego nie przewidzi, nie pogada, no to potem w jednej ze stron, najczęściej w tej najbardziej
bardziej zaangażowanej, narasta zajebista frustracja i potem ta strona naciska na to, żeby wykonać pewien deal, której ta druga strona wcześniej de facto jak wchodziła w ten deal w ogóle nie chciała robić i się zaczyna bardzo mocno psuć. Nie? Czyli wiesz jak to jest. Tak, wiem jak to jest. Ale to jest jakby dalej mega istotne, szczególnie przy tym, jak się pojawia kolejny partner, czy kolejni partnerzy już finansowi, których element empatii jest ograniczony do bardzo prawie zera, no tak powiedzmy, no bo tam jest zupełnie inny, czysto cel ekonomiczny i dobrze o tym rozmawiać. A widzisz, że często właśnie ze względu na tego typu rzeczy funderzy już nie są tak duchem przy spółce. No więc właśnie to, o czym mówiłem, jak ktoś przegnie i powiedzmy wychodzi wygrany z tych negocjacji i kurde, ale tanio kupiłem, a jeszcze do tego trzymam ich za jaja, nic nie zrobią. Katastrofą to pachnie, bo jak ktoś jest po drugiej stronie kumaty, to prędzej czy później się obudzi i powie, nie, to ja trochę tak nie chcę tak dalej. Tak zastanawiam się, może teraz też byłby ten czas na pytania z sali, słuchajcie, bo rozmawiamy tak już blisko 30 minut. Jest tam pytanie. Ja powiem, czego mam ściągawkę z konkretami, ja myślałem, że tak właśnie pogadamy chwilę i wzbudzimy dyskusję. Tak, no to właśnie wzbudzamy dyskusję, proszę. Cześć, pytanie właśnie dokładnie na temat. Co uważacie, pytanie do was obu, o zaczęciu jakiegoś biznesu z przyjacielem? I ja myślałem o jednym już wcześniej, co wam zadać pytaniu. Czy polecacie może jakiś kształt umowy, którą warto wcześniej zawrzeć? To może ja ze swojego punktu widzenia fundera, nie? Wydaje mi się, że fajnie by było, gdybyście sobie po prostu, jeżeli chcesz w jakikolwiek sposób ująć jakieś warunki, to możesz sobie na kartce papieru spisać jakiś gentleman's agreement na zasadzie, okej, hej, wyobrażamy to sobie w ten sposób, uzgodniliśmy to i tyle, nie? Natomiast ja tego na przykład nie zrobiłem, ja to zrobiłem już potem, kiedy już się chciałem właśnie z tym moim wspólnikiem właśnie dogadywać, gdzie siadaliśmy, z tym, że wtedy to trwało bardzo długo, bo podejrzewam, że to trwało pewnie półtorej roku, nie? Wiesz, no z kumplami łatwiej, szczególnie takimi bliskimi, bo ich znasz, więc ten element nieprzewidywalności spada do momentu, kiedy się pojawia duża kasa, więc lepiej coś tak jednak trochę zaplanować i na przykład, tak jak mówi Piotrek, chociażby coś spisać. Ale znowu wracając do tych udziałów, to też powiem ci, Piotrek, takie trochę nie jest oczywiste, bo to jest chyba dosyć takie istotne, może zabrzmi trochę za mądrze, ale no, to tak w kilku słowach. No, w skrócie jest tak, że wiesz, co innego, że ktoś jest founderem, a co innego, jak ktoś faktycznie wykonuje pracę. Te spółki newtechowe spowodowały, że to się bardzo jakby tak przenika, bo właściwie zazwyczaj founderzy to są driverem intelektualnym tych projektów. Ale w realu to jest tak, że to, że posiadasz udziały w jakimś przedsięwzięciu, to wcale nie znaczy, że musisz wykonywać pracę. Więc pewnym sposobem na wyobrażam sobie takie przedsięwzięcie, że jest czterech gości, co spotyka, ty jesteśmy kumplami, razem będziemy nad tym pracować, zobaczymy jak to wyjdzie, ciężko określić te wkłady. Mamy po 25%, no ale wtedy jest przestrzeń, nazwijmy to, wynagrodzenia za pracę, gdzie możesz ten wkład zróżnicować, tak? Czyli jeden z trzech zarabia 10, a drugi 50, albo jeden nic nie zarabia, jest tylko wspólnikiem i tam coś pomoże. No bo to jego spółka, a drugi faktycznie wykonuje pracę, więc to też jakby jest istotne, żeby nie wrzucać wszystkiego do jednego worka, bo właśnie najczęściej te rozjazdy to nawet nie są takie, to wynikają właśnie z takich rzeczy, że jeden jest 16 godzin w pracy, a drugi na nartach w tym czasie. I to jest po prostu frustrujące przeważnie. Tak, zdecydowanie. A tymczasem łatwo to, bo jak ktoś nie pracuje, no to powinien dostawać mniej wynagrodzenia za tą pracę, a jak ktoś pracuje, to... Tak, warto sobie o tym zawsze szczerze pogadać. Znaczy, to są dwie różne w ogóle kwestie, czyli powiedzmy fakt posiadania udziału w jakiejś spółce, a faktycznie wykonywania pracy. Ja absolutnie jestem zwolennikiem, że jak ktoś wykonuje pracę, powinien dostawać za nią adekwatne wynagrodzenie, nieważne ile ma udziałów, czy ma ich 90 czy 5%. Bo jak rzucimy miksa, to właśnie on rodzi frustrację. Okay, dzięki. Proszę o kolejne pytanie, jeżeli ktoś chciałby, śmiało. O, kolega z przodu jeszcze. I co z taką sytuacją zrobić? A ty masz taki przypadek? Może. No to właśnie przed chwilą o tym mówiłem. No to jak ty pracujesz, jak kolega jeździ na nartach, no to powinieneś dostawać wynagrodzenie za tą pracę. On nie, no zostajecie na tych samych udziałach i on powinien ci
na święta czy jakieś inne dziękować i mówię, no ty w taki dzięki, doceniam to, że jestem na tych nartach i tam coś mi rośnie przy okazji, no ale ty za to pracujesz, to dostajesz kasę, więc też się mniej frustrujesz, mówisz, wstaję rano, wracam, pracuję na swoje udziały, ale jeszcze do tego dostaję nagrodzenie, no więc jest jakaś taka przestrzeń do tego, żeby się nie pokłócić, no. Nie ma wynagrodzenia, tylko są udziały podzielone. No to cię współczuję. To jak nie za daleko zabrnęło, to lepiej chyba teraz zawrócić. Nie trybi? Dobra. Tak, okej, okay, działa. To ja też się odniosę bezpośrednio do takiej sytuacji. Jeżeli jeszcze nie zarabiacie, a już widać asymetrię zaangażowania, no to im szybciej ten temat, myślę, zamkniesz, tym będzie lepiej i albo znajdziesz sobie innego wspólnika, albo po prostu zaczniesz to robić sam. Nawet tutaj nie ma mowy, wiesz, o jakimś tam wykupywaniu udziałów, tylko po prostu ludzka, szczera rozmowa i równie dobrze, jeżeli robicie to, wiesz, we dwójkę, no to dlaczego nie miałbyś ty tego zacząć robić sam? Ale wiesz co, też z taką, ja nie wiem, co wy tam robicie, ale z taką uwagą, że jednak na sam koniec jest jakiś tam szerszy obraz. Ja nie wiem, jak jest w swoim przypadku. Jeśli masz tego wspólnika, który jeździ na nartach i powiedzmy wpadnie na ten dzień w miesiącu, ale dowiedzieć coś na tyle istotnego, że ty możesz te 10 godzin pracować, a wiesz, po co to robisz, to czasami jednak uważam, że founderów czy menadżerów jednak podstawą tej oceny powinien być efekt, a nie jakby czas spędzony, tak? Więc to nie jest takie, on może z tych nart też coś tam zakontrybuować. Zdarzało mi się tak czasami, bo ja lubię jeździć na nartach, więc... Okej, okay, czyli jesteś tak. Zwolennikiem pracy zdalnej, szczególnie... Tak, więc to bardziej o sobie mówiłem. Że... Dzięki. Ale jakbyś powiedział na kitesurfing, też nie miałbym takiej wyrozumiałości. Bo wysłuchałem tych wszystkich prelekcji i nasuwają się wnioski. Ja chciałem się spytać, czy te wnioski są prawidłowe. Mianowicie, jeśli myślę o rozkręceniu firmy, to biorąc pod uwagę doświadczenie tych wszystkich ludzi, to co mi powiedziano, czy lepiej zrezygnować ze wspólników i żadnych funduszy? I po prostu życie będzie prostsze, broda mi nie posiwieje. Nie, dlaczego? No, w sensie ja mówiłem moim zdaniem co innego. No, przychodzi taki fundusz, mówi, że on super kupuje i sprzedaje. No jakoś trzeba to ocenić, no ale trzeba się pogodzić z tym, że zmienia się jakby perspektywa i jakby szczerze to wyartykułować. Jeśli akceptujesz to i wiesz, w co wchodzisz, żebyś to świadomie, to dla mnie wszystko jakby jest okej. Okay. Nie ma żadnych standardów jakby oceny. Problem polega na tym, jak robisz to nieświadomie, albo grasz ten poker kłamców i dwie strony grają w ten poker kłamców i na koniec dość szybko się okazuje, że jest rozjazd tych oczekiwań z rzeczywistością. No. A tak jak mówię, nie pomaga to, że statystycznie, a my dość dużo i na dzisiaj rozmawialiśmy, naprawdę robimy to od 20 lat, więc widzieliśmy już ileś rzeczy. Prawie nigdy, kurde, nie do, te założenia finansowe, które są robione przy tym, praktycznie nigdy nie są zadowolone, więc zawsze jest płaszczyzna do, powiedzmy, przynajmniej jak nie kłótni, to różnicy zdań, tak? I... Okej, okay, ja może też dopowiem do tego twojego pytania, bo tak poczułem, że to może być też dobre pytanie dla mnie. Wiesz co, wydaje mi się, że jak robisz jakikolwiek biznes, no to musisz przynajmniej trochę lubić ludzi, bo będziesz na swojej drodze spotykał się z ludźmi, którzy nie będą mieć nigdy takiego zaangażowania jak ty, których będziesz zatrudniał, czy z którymi będziesz chciał współpracować. Natomiast to, czy robić z kimś, czy robić sam, no to też dużo, dużo zależy od tego, jaką masz gdzieś tam psychikę, nie? Część ludzi ma fan właśnie z tego, żeby robić rzeczy z innymi, nie? A część na przykład robienie rzeczy samodzielnie super ekstra przytłacza, bo gdy ta stawka coraz bardziej rośnie, to czujesz, że jesteś sam w tym biznesie. Gorsza jest sytuacja taka, gdy masz wspólników, a czujesz się tam solo founderem, czujesz się jakbyś ten temat pchał, nie? To jest, wiesz, też taka rzecz, której bardzo często też się nie da przewidzieć, bo ludziom się zmieniają priorytety na przestrzeni lat. Ktoś, kto był zawsze samotnikiem, nagle poznaje, wiesz, kobietę swojego życia i po prostu pochłania się w zupełnie czymś innym, na przykład wjeżdżenie na nartach, ale... Rany i kobieta i narty to za dużo, to już po biznesie. To już wtedy kaplica. Za dużo, to trzeba na jedno postawić. Warto jest mieć ten punkt w umowie. Natomiast... Na pewno też, jeżeli chciałbyś robić rzeczy sam, no to musisz też ocenić sam siebie, tak szczerze, na ile ty jesteś silny psychicznie, nie? Na ile ty jesteś w stanie po prostu, wiesz,
pewnych rzeczy też w sobie tak mocno nie kisić, nie tyrać się za bardzo różnego rodzaju życzeń, problemami, tylko czasami być w stanie wręcz tak założyć te klapki na oczy jak ten koń wyścigowy i po prostu mimo tych problemów, mimo tych rzeczy po prostu iść do przodu. Nie? Ja myślę, że solo biznes jest super trudny właśnie ze względu na to, że te wszystkie problemy gdzieś na koniec dnia są na twoich barkach, a wraz ze stawką, która jest większa, może też rosnąć pokusa do tego oczywiście, żeby się po prostu skaszować i dać sobie spokój, ale jeżeli zależy ci na czymś większym, żeby zbudować coś, co rzeczywiście może być albo twoim jakimś takim lifetime biznesem, albo ma zmienić coś, branżę, nie mówię o tym, żeby zmieniło świat, no to wtedy myślę, że ta silna psychika i taka też cierpliwość musi być gdzieś tam twoją domeną. Nie? A jeszcze o jednej rzeczy takiej trzeba też się umieć samoograniczać, bo takie zjawisko, które występuje, to też jest pewna eskalacja oczekiwań. Ktoś powiedzmy, mu się ta granica przesuwa coraz dalej i prowadzi ona donikąd. Też trzeba swoimi oczekiwaniami umieć zarządzać mądrze. To jest takie dosyć istotne. No. Tak, to jest kwestia właśnie też takiego zarządzania własnym ego i tym oczekiwaniom odnośnie tego, aby może czasami dać sobie na luz z tym, żeby wyciągać. Ja powiem o dwóch przypadkach. Jeden dość znany z piłki nożnej, może się domyślić. Tam była taka sytuacja, jeden z chłopaków, który jest właścicielem klubu w Ekstraklasie, z bardzo dużym sukcesem. Przy okazji bardzo dużej firmy miał wspólnika, słuchajcie, z którym ta współpraca nie wyszła. I ten wspólnik jest teraz jego najlepszym pracownikiem i funkcjonują najlepiej na świecie i firma się rozwinęła. Po prostu ten chłop bardzo dobrze jest wynagradzany jakby z sukcesami, ale dużo lepiej znosił życie, jak nie miał poczucia odpowiedzialności. Jeden dzisiaj jest miliarderem, drugi jest tylko milionerem w milionach, ale dalej ma nieźle, bo są szczęśliwi. Czyli czasami... A zaczęli jako wspólnicy, a teraz jeden jest drugiego pracownikiem i dalej to sobie działa. Czasami po rozwodzie też można się lepiej dogadywać, nie? Nie, no po prostu on jakby zrozumiał, ten gość, który jest super fajny, że on jakby ten stres związany z odpowiedzialnością wspólniczą jest nie na niego. No. Zresztą teraz dużo młodych ludzi, ja mogę z perspektywy firmy prawniczej powiedzieć, że kurde, teraz przychodzą ci młodzi goście i w ogóle nikt nie chce być wspólnikiem. Oni chcą mieć na rower ten, co się stoi jak na rower, bardziej interesuje niż wspólnik i work-life balance, inne zupełnie pojęcia, więc... Okej, okay, a to ciekawe, bo myślałem, że z drugiej strony też właśnie często jest chęć do tego, żeby jednak mieć ten ownership i mieć jak największą. No właśnie to się zmieniło. Kiedyś prawie było tak, że wszyscy chcieli być wspólnikami, a teraz mam takie wrażenie, że nikt nie chce. Okej, okay, ciekawe. Okej, dzięki. Halo? Ja mam pytanie dotyczące takiego układu jak vesting, tak? Czyli że te udziały są z czasem w pewnym sensie aktywowane. Co sądzicie o takim rozwiązaniu? No jest 1000 sposobów do planowania przyszłości, no to jakby jeden z zynu. Halo? To jest jedno z takich no, częstszych rozwiązań, tak? Na samym początku, szczególnie spółek technologicznych, które się rozwijają, że ustala się jakieś KPI, ustala się jakiś okres i po kilku latach dopiero można coś z tymi udziałami robić. Co jakby z jednej strony przywiązuje tych wspólników na początku, no ale z drugiej strony to jest założenie, tak? Że chcą budować wspólnie. No więc jeśli się mnie pytasz, to jestem z tym okej. W sensie no na pewno bardzo często warto rozważyć jakby taki program, czy jakieś takie... Ja powiem z perspektywy gdzieś tam... Ale zależy od sytuacji, w sensie ciężko tak wrzucić do worka, żeby jak dzisiaj sobie myślę tak na szybko, żeby w każdej sytuacji to sensownie przemyśleć. Ja powiem z perspektywy gościa, który powiedzmy ma prawie 100% swojego biznesu i któremu zależy na tym, żeby rzeczywiście mieć kontrolę, to jeżeli chcesz robić duże rzeczy, nie, no to musisz wiedzieć, że najlepsi ludzie chcą też poczuć się rzeczywiście częścią tego, co ty robisz. Jeżeli patrzysz na sukcesy spółek, które osiągnęły de facto najwięcej, to z jednej strony rzeczywiście to są spółki, które miały różnego rodzaju inwestorów na plecach, ale z drugiej strony to są spółki, które potrafiły też dzielić się właśnie tymi udziałami ze swoimi najlepszymi ludźmi, czy też udzielić się udziałami z ludźmi, których chciałeś do tej spółki wciągnąć, nie wiesz, ale to też zależy od sytuacji twojej, prawda? W sytuacji, gdy już masz dojrzałą organizację, która zatrudnia 100-200 osób, inaczej będziesz podchodził do rozporządzania udziałami, niż gdybyś był ty sam z dwoma kolegami i chciałbyś ściągnąć gościa, który jest wybitnym na przykład typem w AI-u, tak? No to takiemu kolesiowi, mimo tego, że nie jest on, powiedzmy,
wiesz, founderem, to też jesteś w stanie dać nawet 10-20% udziałów tylko po to, żeby tak bardzo mocno się wzmocnić na tym początkowym etapie, ale warto jest na pewno zabezpieczyć się pod tym kątem, żeby właśnie, tak jak tutaj wcześniej Olgierd mówił, pomyśleć o tym, jakby to mogło wyglądać na te złe czasy, zasetapować się pewnie tak, żeby rzeczywiście pewnie te udziały aktywowały się pewnie po przepracowaniu przez niego jakiś tam może jakiegoś okresu czasu, w sensie z tym czasem to też pewnie dałoby się bardziej zrobić już na dalszym etapie spółki. W sytuacji, gdy nie masz pieniędzy, jesteś goły i wesoły, no to jednak bardzo często warto jest dać udziały już tak nawet w ciemno po to, żeby kogoś takiego przyciągnąć. Ale tutaj z kolei musi być sporo takich kolokwialnie właśnie, może nie wyjazdów na narty, ale wyjść na piwo, żeby tą drugą osobę rzeczywiście wyczuć i jeżeli masz kogoś takiego super zaufanego, to ja myślę, że warto jest się z nim podzielić nawet udziałami, nie myśląc o jakichś wątkach vestingowych, tylko po prostu uśmiałem, okej, dobra, wchodzimy w to razem, stary, spoko, odpalam ci 10-20%, bo wiem, że tak naprawdę teraz ten biznes praktycznie nic nie znaczy, a z tobą może będzie znaczył więcej. To ja nawet chyba powiem dalej, jak już tak Piotrek ogólnie, to znaczy wszelkiego rodzaju pomysły, które zakładają wspólne dzielenie się sukcesem, to ja jestem w 100% za. To znaczy generalnie uważam, że jak się zarabia, to trzeba się dzielić z tymi, którzy na to kontrybuują. Więc to jest absolutnie za. Czy to będzie vesting, czy jakiś inny tak, program opcyjny, czy tam cokolwiek jeszcze innego. Ja tylko jeszcze do jednej rzeczy nawiążę. Ostatnio miałem taki wyjazd z moimi powiedzmy 15 kluczowymi menadżerami. Też de facto najważniejszym pytaniem, jakim zadałem, to było to właśnie, co musiałoby się stać, żebyście poczuli, że to jest też wasza firma. Nie? I de facto motywacje tych osób były różne, ale de facto ten incentive związany z tym, że hej, poświęcam X życia swojej potencjalnie kariery na to, żeby pomóc tobie, Piotrek, osiągać pewne twoje marzenia, tak? To ja też chcę coś z tego mieć, dlatego nie warto jest grać do własnej bramki, warto jest się tym po prostu dzielić i my też na przykład będziemy teraz program ESOP-owy wprowadzać właśnie po to, żeby te najważniejsze osoby rzeczywiście czuły też jeszcze bardziej namacalnie, że jest to też ich biznes. Nie słychać, dobra, słychać. Dlaczego pewne deale nie wychodzą i jak wiele zależy od ego fundera? Chciałem zapytać tutaj pana, z pana doświadczenia, ile biznesów wyłożyło się ze względu na model biznesowy, a ile się wyłożyło właśnie ze względu na ego funderów? Na jakby kłótnie, które de facto, jeżeli by ich nie było, to biznes by wypalił. O kurde. W sensie nie lubię tak rzucać z rękawa po prostu jakby procentami, ale co masz na myśli mówiąc model biznesowy? W sensie, że pomysł był głupi pomysł nierynkowy, był, tak? Odjechany. No to właśnie zależy jakby w tym etapie. No, statystyki są powszechnie znane, że z tych pomysłów to tam nie wiem 9 na 10 to umiera, no bo z różnych względów. Pewnie jest tak, że my w Polsce żyjemy w środowisku, gdzie dawanie szans tym pomysłom jest dużo bardziej ograniczone niż w innych krajach, to znaczy mamy taki pęd do tego, aby w miarę szybko te jakiekolwiek pomysły się zamieniały na coś, co produkuje trochę kasy i przynajmniej gdzieś się tam zbliża do zera. Na świecie jest tak, że bardzo często ludzie tam 10 lat robią i czym więcej stracą, tym więcej zbiorą, więc trochę jest inne podejście, bo patrzą, nie wiem, o market share, całą masę jakby różnych innych rzeczy, więc pewnie w Polsce więcej umiera, bo mniej tych pomysłów, mniej dostaje szans. Ciężko jest w Polsce zrobić ze 3 rundy finansowania, jak nie pokażesz żadnego concept proof, a już nie mówiąc o tym, że się nie zderzy z rynkiem jakoś. Więc jeśli mówisz, że to jest model, no to pewnie jednak więcej przez model, ale bardzo często te modele właśnie są takie, a nie inne, bo właśnie ten element ego występuje i ludzie po prostu uważają, że są najmądrzejsi, no i że to, że ktoś coś zrobił raz dobrze, to w ogóle to też mam powiem taką ciekawostkę, że więcej się wywala gości, którzy zarobili bardzo dużo kasy na kolejnych rzeczach, niż tych, którzy pierwszy raz to robią. Jak już ktoś zarobi i sprzeda, koniec świata, najmądrzejszy. Okay, przestaje zależeć, jest, ego wchodzi w grę. Oje, to już jest gość, jest najmądrzejszy, a i w piłce też tacy są. I no tak jest, no a w sensie ja sam tak strasznie dużo zrobiłem razy. No.
Więc też jestem dobrym przykładem. Super, Boguś. Bardzo mi się podoba w tej naszej rozmowie tutaj, że właśnie ten aspekt i czynnik międzyludzki tak mocno wypłynął. Te wcześniejsze części były mocno skierowane bardziej w tą stronę techniczną, więc ja bym chciał to właśnie też może w ten sposób podsumować z racji tego, że myślę, że już możemy tutaj postawić kropkę nad i. Myślę, że warto jest nie grać do własnej bramki i warto jest rzeczywiście chować to ego do kieszeni i próbować się po prostu. Zwróć uwagę na taką dogadać. Rzecz. Tutaj ciekawie jestem w sali, albo ty słyszeliście o przykładzie, że ktoś jest tak jak Piotrek głównym udziałowcem i wynajął sobie prezesa? Zwróć uwagę, że jak u nas ktoś jest głównym udziałowcem, uważa, że jest najmądrzejszy. Nikt w ogóle nie jest zdolny nawet mentalnie do takiego kurde zadania. Uważa, że najlepiej na pewno on tym zarządza. Nie, to nie było do twojego ogródka, nie wiem, zakładam. Nie, luzik. Ale realnie nie znam takiego case'u. W dojrzałych gospodarkach ludzie, którzy mają biznesy, to po pierwsze jeszcze są głównymi udziałowcami, chcieliby mieć trochę wolnego czasu, więc samo to powoduje, że chętnie by się z kimś podzielili i to ego nie jest aż tak istotne. Po drugie, nie uważają się za najmądrzejszych, tylko właśnie wynajmują mądrzejszych i otaczają się ludźmi od siebie mądrzejszymi. To taki. Okay, to było podsumowanie ego. To podsumowując jeszcze raz, słuchajcie, myślę, że... O, to sorry, bo jeszcze mój wspólnik siedzi. No najlepiej to jest z prawnikami. U nas to jest to samo. Jak ktoś jest wspólnikiem kancelarii, to uważa, że już zarządza wszystkim i że to jest tak. To jeszcze śmieszniej jest. Czyli nie polecasz zakładać się kancelarii? Nie, no to takie dyskusje w sensie, wiesz, fajne, no coś jakby wnoszące. Dopóki ludzie ze sobą rozmawiają, to napędza do przodu. To tak jest, z lekarzami też podobnie. Jak ktoś skończy medycynę, jeszcze jest bardzo dobrym lekarzem, to jest pewny, że poprowadzi klinikę. Katastrofa zawsze. No, podejrzewam, że właśnie często jest to tak po prostu w ludziach, którzy są zamknięci gdzieś tam w swojej bańce i w swoim świecie, czy to jest medycyna, czy to jest prawo. Ja myślę, że naprawdę mieliśmy fajną rozmowę, gadaliśmy prawie jedną połowę. 45 minut, tak, za 5 minut Manchester City z Real Madryt. Także ja tobie bardzo serdecznie jeszcze raz dziękuję, naprawdę. I wielkie brawa, moi drodzy. Dzięki. To był Bogusław Leśnodorski z kancelarii LSW. Bardzo, bardzo serdecznie jeszcze raz dziękuję za to, że chciałeś podzielić się też właśnie swoją wiedzą. Bardzo, bardzo mocno dziękuję wam również za to, że byliście tutaj dzisiaj na kolejnej auli i oczywiście zapraszam was 14 czerwca do River Clubu. To jest barka na Wiśle. Będzie aula nad Wisłą i tak jak mówiliśmy, będą fajne koncerty. Będzie Sadek z zespołem, będzie Tomek Woźniak, czyli DJ PZ, plus będzie ponad 300 osób, którzy robią fajne rzeczy. Także jeszcze raz bardzo, bardzo, bardzo serdecznie was na to zapraszam i myślę, że możemy już się udać na networking i pizzę. Dziękuję raz jeszcze.